Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w brzydką pogodę, także ja się bardzo cieszę i zacieram rączki, bo mam nadzieję, że zastanę dzisiaj więcej osób przed telewizorem, w związku z tym, że no pogoda jaka jest, każdy widzi. Proszę Państwa, to w takim razie spróbujmy wystartować z kopyta, zawód bez A i pytanie, jaki zawód jest w kopercie. Mam nadzieję, że to będzie szybka, prosta gra na rozgrzewkę. Pierwsze 50 zł do wygrania gotowe. Mam nadzieję, że jesteście w domach, a nie gdzieś tam na tym deszczu, wietrze i zimnie łazicie. Także zapraszam, proszę sobie pomyśleć, jakie znacie zawody, skupić się, skoncentrować, sprawdzić, żeby ta propozycja, którą zamierzacie podać na antenie, nie zawierała litery A. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu to pole poszukiwań jest znacznie mniejsze. Dobrze, przypomnę szybciutko zasady naszego programu. Proszę Państwa, w tym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Numer właściwie jeden. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na mój numer. Dzień dobry, witam pierwszą osobę. Dobry, chirurg. Chirurg, bardzo dobry pomysł, natomiast jeszcze nie jest to odpowiedź, którą żeśmy do koperty włożyli, ale bardzo dziękuję za pierwszy taki szybki telefon. Zapisuję odpowiedź. Chirurg. No, nikomu nie życzę spotkań z chirurgiem, bo to na ogół nie jest nic przyjemnego. Chirurgom z kolei nie zazdroszczę, bo też robota straszna, tak, ciąć nas i zaglądać, co tam w środku się dzieje. Natomiast odpowiedź jako taka świetna, zawód bez A, chirurg, pożyteczny, potrzebny, trudny, także bardzo dobrze znalezione, ale jeszcze to nie jest to, co żeśmy ukryli dla Państwa w kopercie. Poszukajmy jeszcze jakichś pomysłów. Ja tylko dokończę, że jakieś tam więcej szczegółów dotyczących zasad naszego programu możecie Państwo szukać na stronie www.łowcynagród.com w regulaminie tam zawartym. Dobrze. To tak, numer ten jeden ważny, o którym ciągle wspominałam, mówiąc ten regulamin, to jest numer 704-304-304 i jest to numer, który możecie Państwo wykręcać zarówno z telefonów komórkowych, jak i ze stacjonarnych, jeden i ten sam, żeby było łatwo, miło i przyjemnie i żeby tylko się trzeba było zastanawiać nad następnymi odpowiedziami, a nie nad tym, co i z jakiego telefonu wykręcać. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wtorek. Nie wiem, czy zauważyliście, kończy nam się już marzec. Dopiero co kończył nam się luty, a tymczasem mamy ostatni tydzień marca. Naprawdę. To trudno w to uwierzyć, patrząc dzisiaj akurat przez okno, bo w sobotę, niedzielę można było pomyśleć, że mamy już maj. Ale patrząc dzisiaj przez okno w niektórych częściach Polski widziałam, że śnieg spadł. Na Dolnym Śląsku, gdzie przez całą zimę ten śnieg był upragniony jak nie wiem co, jak wybawienie jakieś, żeby tam można było na tych nartach pojeździć, to dzisiaj spadł śnieg. Także troszkę płata figle pogoda w tym roku. No jeśli chodzi o mnie, to ta mała zmiana klimatu przez wiosnę, przez jakieś, nie wiem, lato, skończywszy teraz na przedwiośnie, spowodowała, że się oczywiście rozchorowałam i słyszę, że strasznie dużo ludzi ma te same kłopoty, więc mam nadzieję, że to Państwa nie dotyczy. Proszę na siebie uważać, bo ja ciągle Wam doradzam, żeby uważać, żeby się ciepło ubierać, żeby nie wyłazić, jak jest zimno, żeby dobrze jeść, a potem sama wychodzę i się przeziębiam, także dobra, jestem tylko w gadce, jak widać. Natomiast powtarzam, mam nadzieję, że Państwo w dobrym zdrowiu i że ten chirurg to tylko przez przypadek się przypomniał. A żeby pozostali wszyscy w dobrym zdrowiu, to proszę nie wychodzić dzisiaj już z domu, bo naprawdę nie jest wcale tam przyjemnie. Na dworze jest zdradliwie dość. 100 zł, reżyser przerywa mi tutaj gadkę, żeby podwyższyć Państwu nagrodę i bardzo dobrze, bo myślę, że skoro mam nadzieję więcej osób może dzisiaj
uda mi się zastać w domu ze względu na ten deszcz. Znaczy tu w Warszawie w tej chwili nie pada, ale padało całą noc i to naprawdę okrutnie. Co do mnie mówisz w takim razie? Zapomniał włączyć mikrofon. To mów teraz. Nic do mnie ważnego nie mówi. Czekamy wszyscy na następny telefon. Rozumiem, że Państwo musicie się chwileczkę zastanowić. Często gramy te najłatwiejsze gry na początku programu. To jest na przykład gra, że szukamy jakiegoś imienia w kopercie. I to na pewno jest łatwiejsze niż zawód. Bo zawody, tak szczerze mówiąc, jak się człowiek zacznie nad tym zastanawiać, to w sumie w którymś momencie ciężko troszeczkę tak naprawdę jednym słowem określić, jak się nazywa zawód, który ktoś wykonuje. Więc rzeczywiście te nazwy zawodów to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast jest jeszcze trudniej, jak zaczniesz szukać zawodu bez litery A. Także nie dziwię się, że ten telefon się nie urywa w studio. Chociaż mam nadzieję, że za chwileczkę przyjdą Państwu do głowy te pomysły i troszeczkę przyspieszymy tempo tej gry. Zwłaszcza, że przed nami sporo na dzisiaj zadań. Mam nadzieję, że wszystkie uda się zrealizować i że wszystkie nagrody powędrują do naszych graczy na poprawę nastroju. Na poprawę nastroju mogę też Państwu powiedzieć to, co usłyszałam przed chwilą w radio, że ponoć jutro już ma być ładniej, a w piątek znowu będzie się robiła prawdziwa ciepła wiosna. 17-18 stopni, słońce. Marcinek nawet mówi, że 20. Zależy, na którą część mapy się patrzy. Ale ma być już na weekend w miarę przyjemnie. Także nie marnujecie czasu. Dobrze, że dzisiaj siedzicie w domu. Dobrze, że nie wyłazicie nic tam specjalnie załatwiać. Bo poczekajmy znowu, aż przyjdzie lepsza pogoda. A dzisiaj zaróbmy pieniądze, żeby było z czego później te różne sprawy załatwiać. No ciekawa jestem, jak Państwu minął weekend, czy przyjemnie spędziliście ten, no w sumie naprawdę, zwłaszcza sobota była piękna u nas w Warszawie, naprawdę było tak ciepło, że bez kurtek, w krótkim rękawku widziałam, sporo ludzi łaziło, też gdzieś tam siedziałam na dworze, no ale efekt jest tego taki, że i dziecko moje i ja jesteśmy chore, więc nie wiem w końcu, czy na dobre nam ten weekend wyszedł, może trzeba było siedzieć w domu i tylko wyjść na krótki spacerek, a nie się tam rozgogolić i łazić gdzieś po dworzu. No w każdym razie już z doświadczenia mówię, siedźcie w domu spokojnie, niech Was nie korci, żeby gdzieś tam łazić, a w razie czego to proszę zabierać ze sobą dzisiaj czapkę, ciepłą kurtkę, bo naprawdę to chwilowe ocieplenie weekendowe może poważnie zmylić i jeśli ktoś się rozpędzi, to może poważnie zmarsnąć dzisiaj, a nawet gdzieniegdzie trafić na śnieg. Także uwaga, ale powtarzam, dla dobrego humoru. Dzisiaj siedzimy w domu, zarabiamy, gramy, myślimy, proszę Państwa, bo coś nie słyszę tych telefonów. Nic Wam nie przychodzi do głowy? Zawód bez A. Czyli szukamy, od czego by zacząć? Spróbujmy razem może jakiś taki proces myślowy. Szukamy, tak, zastanawiam się, jaki ja mam zawód sam, jaki zawód mają moi znajomi, czym kto się zajmuje, kogo dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj albo jutro spotkam na swojej drodze, prawda, i czym te osoby się zajmują, jak ten zawód można nazwać. Jeśli sprawdzimy, że w tych nazwach nie ma litery A, proszę bardzo, mamy odpowiedzi gotowe. Także pomyślcie najpierw właśnie o swoim najbliższym otoczeniu, sobie, swoich znajomych, swojej rodzinie, co kto robi, jak ten zawód się nazywa i czy nie ma tam litery A. Naprawdę no to trudno powiedzieć, ale sądzę, że możecie znać, czy ktoś z Was może wykonywać ten zawód, który mamy w kopercie. Nie jest to niespotykany zawód, także nie powinno być dużego problemu. Raczej właśnie słyszę, że jest jakiś problem może z mobilizacją. Jak u Państwa wygląda popołudnie dzisiejsze wtorkowe?
Nie chce się za bardzo? Proszę wykręcić razem ze mną numer te osoby, które mają pomysł. 704-304-304. Zapraszam serdecznie tutaj na Dziki Zachód. Spróbujmy sobie z tym poradzić. Może następna odpowiedź będzie odpowiedzią za 100 zł. Uwaga, w końcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki zawód może być w kopercie? Szef. To jest bardzo dobra propozycja. Nie ma litery A, szewc. Każdy z nas zna, każdy z nas gdzieś jakiegoś szewca spotkał, tudzież od czasu do czasu spotyka. Nie jest to natomiast jeszcze odpowiedź za 100 zł. Szewc zapisuje na tablicy. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, może do 3 razy sztuka. Chirurg, szewc. Dobre odpowiedzi, nie zawierające litery A. Są to takie konkretne zawody. Tak, szukamy dalej. Szukamy dalej, zastanawiamy się, co kto robi, co chciałbym robić, co mógłbym robić, czego nie mógłbym robić, jakie zawody, z jakimi osobami się spotykamy w ciągu jakiegoś tam, nie wiem, dnia, tygodnia i zastanawiamy się, jak się nazywa zawód kogoś, kogo napotykamy na swojej drodze. Czy ktoś coś dla nas robi, czy my dla kogoś. Zastanawiamy się. Szukamy w ten sposób tych nazw zawodów, tylko proszę do mnie dzwonić z tymi nazwami, w których nie ma litery A. Dobrze? Proszę Państwa, jak na pierwszą nagrodę, to 100 zł to jest naprawdę dobra kwota. Na ogół te pierwsze zagadki to jest właśnie o połowę mniej płacimy, a często są nawet trudniejsze niż to, co dzisiaj mamy do rozszyfrowania. Myślę, że Państwo dacie radę sami to rozwiązać, tylko gdyby każdy, kto ma jakiś pomysł, wziął telefon do ręki, do mnie zadzwonił, to dużo szybciej by się to wydarzyło, bo tak troszeczkę rzadko słyszałam do tej pory te Państwa odpowiedzi. No mam nadzieję, że się rozkręcicie, że jeszcze za chwileczkę te pomysły zaczną Wam napływać do głowy, a chwilę potem wypływać tutaj na antenie. Proszę Państwa, czekamy na trzecią odpowiedź i być może do 3 razy sztuka. Zobaczymy. W każdym razie czekam na telefon. Jeśli jesteś w domu dzisiaj, może zatrzymała Cię w domu właśnie aura, która nagle zrobiła nam psikusa i z lata zrobiła się znowu taka no zima, ciepła zima. To proszę nie żałować tego, nie złorzeczyć, bo przechodzi znowu do piątku, ma się poprawić, będzie ładniej, więc proszę nie złorzeczyć, tylko tę chwilę wykorzystać na to, żeby jeszcze zarobić jakieś pieniądze, które później znowu w weekend jakieś ciepłe będziemy wydawać. Dobrze? Zapraszam bardzo serdecznie. Masz pomysł, weź telefon, dzwoń. Może za chwileczkę usłyszymy zwycięzcę. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry, filozof. Filozof, bardzo ciekawy pomysł. Zastanawiam się, czy ktoś z Pani znajomych, czy może Pani taki zawód wykonuje. Filozof zapisuje na tablicy, nie jest to jeszcze ten zawód, który żeśmy włożyli do koperty. Filozof, powiem Państwu szczerze, że tak ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie na swojej drodze bym spotkała filozofa. Filozof. To w sumie rzadko wykonywany zawód. Chyba ciężko zarobić za taką mało konkretną pracę. Chociaż przepraszam, mój kuzyn jest filozofem, daleko szukać. Tylko, że słucham, mieszka w Holandii, to może tam u nich jest troszeczkę inaczej. Mieszka w Holandii. Co więcej, miał być ekonomistą, bankierem, bankowcem czy czymś tam. I Bach w ostatniej chwili stwierdził, że on będzie filozofem. I całe studia, 100 lat studiów, filozofuje, tam siedzi, filozofuje, coś tam pisze. Nie wiem naprawdę, nie wiem, ciężko tak przeżyć. No coś tam na pewno na jakiejś uczelni można uczyć, czy w szkole, ale to jest w naszych czasach troszeczkę ciężki kawałek chleba. Proszę Państwa, skoro mówimy o pieniądzach, to może przejdźmy do konkretów. Marcinku, możemy Państwu zaproponować ten bonusik taki? Zacznijmy, taki mały bonusik bym Państwu zaproponowała. W sumie 1000 zł będzie do wygrania dla wszystkich filozofów, amatorów i dla tych, którzy po prostu są w tej chwili przed telewizorem. Zamiast się zastanawiać i filozofować, proszę
pomyśleć lepiej nad zawodem bez A, zadzwonić, bo będzie można wygrać naprawdę sporo pieniędzy. 100 zł pozostaje tą nagrodą gwarantowaną, a 900 zł jest bonusem, o który po podaniu prawidłowej odpowiedzi będzie się toczyć dodatkowa gra. 5 pytań w ciągu 30 sekund. Mam nadzieję, że uda się komuś z Państwa odpowiedzieć i wygrać całą kwotę. Także czekam na kolejne pomysły. No, jeśli ktoś jest filozofem, to namawiam do tego, żeby codziennie o 15.45 włączać Polonię 1 i grać z nami, bo no, sądzę, że może być troszeczkę ciężko na samym filozofowaniu się wyżywić, że nie wspomnę o jakichś tam innych dodatkowych rzeczach, co są do życia potrzebne. 1000 zł w sumie, także może ktoś z Państwa za chwileczkę całą tę kwotę wygra. I oby tak się stało, bo prawdę mówiąc, ta pierwsza gra, no właśnie dobrze by było, żeby była taką rozgrzewką, która kończy się szybko, spektakularnie, ktoś wygrywa duże pieniądze, a my tak już rozgrzani możemy sobie grać dalej te no, trudniejsze zagadki, bo takie bardziej konkretne, te następne będą bardziej konkretne. Tu jest zawód, właściwie te zawody wszyscy jakoś tam znamy, poznajemy to, co jest w kopercie. Każdy z nas z tym zawodem się jakoś spotkał. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, czy mogę prosić o odpowiedź? Halo? Czy ma pan jakiś zawód bez A wymyślony? Zawód bez A. Z Dun. Tak, dobra odpowiedź. Dobra, ale nie z koperty. Z Dun to ktoś, kto buduje piece, prawda? No, powiem panu szczerze, że chyba nie byłby to pierwszy pomysł, który przyszedłby mi do głowy. Troszeczkę w sumie chyba trudno spotkać w dzisiejszych czasach z Duna. Chyba że kominki to ta sama osoba robi, ale nie wiem. Bo kominki to jeszcze słyszę, czy widzę, że ktoś sobie ma, buduje, ale piec to szczerze mówiąc już chyba naprawdę z rzadka. Przynajmniej tutaj u nas w Warszawie to nikt chyba nie ma pieca, naprawdę. Proszę Państwa, dlatego tego z Duna bym nie włożyła do koperty, bo nie sądzę, żeby większość osób się ze z Dunem jakoś spotkała na swojej drodze życiowej. Tymczasem no, zawód, który jest w kopercie, jest na pewno dużo bardziej współczesnym zawodem. Mhm. Także większą macie szansę znać ten zawód z koperty na pewno niż zawód z Dun. Czy kogoś, kto wykonuje zawód z Dun. Czy z Duna, no to naprawdę ciężko się nauczyć i ciężko sądzę w dzisiejszych czasach jako z Dun chyba znaleźć pracę, chyba że te stare domy, które mają piece, może jakieś tam naprawy, aczkolwiek no ciekawe, że to jest raczej na wymarciu zawód. Szukamy czegoś bardziej współczesnego, zawodu, który nie wymiera bynajmniej, także mam nadzieję, za chwileczkę usłyszę też tę odpowiedź z koperty. Jest to dla mnie bardzo ciekawe i gratuluję też panu, który podał tę odpowiedź z Dun refleksu, no bo najwyraźniej pan dostał się na otwartą linię, nie mając gotowej odpowiedzi i jakoś ten z Dun tak sam z siebie wyniknął, także brawa dla pana, super refleks. Proszę się teraz może, jeśli pan dalej jest przed telewizorem, zastanowić nad jakąś kolejną propozycją i jeszcze raz zapraszam do studia, bo jak widać, łatwo przychodzi panu trafienie tutaj na otwartą linię, a może jeszcze jakieś pomysły się znajdą. Dobrze, proszę państwa, żeby już tak nie być małostkową, to 2000 zł zaproponuję. Z tym bonusem, ten bonus zaczyna być naprawdę bardzo duży, także w sumie 2000 zł do wygrania za podanie odpowiedzi z koperty. I naprawdę może być przed telewizorem ktoś, kto taki zawód wykonuje. To jest zawód współczesny, taki na czasie, dużo może Państwo dzisiaj spotkaliście kogoś, kto taki zawód wykonuje. To naprawdę nie jest coś tak rzadkiego na przykład jak z Dun, czy nawet filozof, bo poza moim kuzynem, którym jednak mieszka w Holandii, a nie w Polsce, tak w Polsce to nie znam nikogo, kto by powiedział, że jest filozofem.
A nasza koleżanka, wiesz, Marcinku, nasza koleżanka, która jest fotografem w tej chwili, ona jest z wykształcenia filozofem. Fotografem. Nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska. Nie, no podobno tak. No? Filozofię ponoć. No nie byłabym taka pewna. W każdym razie... W każdym razie wydaje mi się, że właśnie no jeszcze może są osoby, które jakoś tam próbują się uczyć tej filozofii, chociaż to jest piekielnie trudne. Piekielnie trudne, naprawdę. Tak jak kiedyś, nie wiem, jakieś tam fragmenty filozofii musiałam się na którejś tam w szkole, którejś nauczyć, to naprawdę zapamiętać to, to jest tak abstrakcyjne. No, powiem Państwu szczerze, straszny zawód. Dobrze, szewc, chirurg to dużo bardziej konkretne, także jeśli ktoś się zastanawia nad wyborem zawodu, to raczej proponuję chirurg niż filozof, o, czy zdun, bo zdun może być ciężko z robotą. Dobrze. Proszę Państwa, ciężko z robotą może być w dzisiejszych czasach w każdym zawodzie niestety. Także moje rozwiązanie dla Was to jest 15.45, Polonia 1, zakasujemy rękawy, szykujemy głowę, wypijamy kawę i pełni mocy, energii, skupienia, koncentracji i chęci zabieramy się za moje zagadki. Dobrze? Bo można tu sobie bardzo ładnie dorobić do pensji lub w ogóle całą pensję w jedną chwilę zarobić. Proszę bardzo, mamy 4 propozycje do tej pory. Naprawdę w każdej chwili mogę usłyszeć odpowiedź z koperty. Przy każdym telefonie spodziewam się zwycięzcy, który może zarobić nawet 2000 zł. Powtarzam, zawód z koperty jest zawodem współczesnym. Tu Państwo podawaliście takie zawody, które no... W sumie no tak, szewc to jeszcze, bo biorąc pod uwagę jakie badziewie w tej chwili się robią, buty, no to szewc zdaje się, że będzie bardzo potrzebny jeszcze przez to wiele lat, bo chociaż nie wiem, częściej już teraz ludzie chyba będą wyrzucać te buty niż naprawiać, bo najpierw kosztują 5 zł, a później się w tydzień rozpadają, to nawet szkoda iść piechotą do szewca, szkoda energii, żeby to naprawiać, ale rzeczywiście szewc to może jeszcze nie jest zawód na wymarciu, ale filozof, zdun to są takie raczej mało popularne zawody. Tymczasem to, co mamy w kopercie, naprawdę wiele osób, myślę, czy spotkało się z kimś, kto taki zawód wykonuje, czy samemu może wykonuje, wykonywało, będzie wykonywać, to naprawdę jest coś współczesnego. Także zastanawiamy się, myślimy, szukamy jeszcze jakiejś odpowiedzi, a ja czekam na Państwa telefony, bo rozumiem, że dzisiaj może troszeczkę brakować energii po kolejnym takim właśnie chłodnym dniu i mało słonecznym, ale ponoć ciśnienie rośnie. Podobno to powinno być czuć. Także mam nadzieję, że humory mimo wszystko dopisują. No i tak, no proszę to wykorzystać. Naprawdę wykorzystajcie to, że dzisiaj jest taka, a nie inna pogoda na to, żeby z nami się bawić i grać, wygrywać pieniądze, zarabiać, bo zdaje się, że piątek, sobota, niedziela znowu nadchodzi ciepło, lato. No lato to może przesada, ale wiosna. I będziemy, mam nadzieję, cieszyć się z tych zarobionych dzisiaj pieniędzy, wydawać je w jakiś bardzo przyjemny sposób, a naprawdę wszędzie można znaleźć jakieś fajne sposoby na wydanie pieniędzy, zwłaszcza przy ładnej pogodzie. Chociaż może nawet przy brzydkiej jeszcze prędzej, bo gdzieś można po prostu wyjechać, jest gdzieś, gdzie jest przyjemniej, cieplej. Ale nie warto może w tej chwili rzucać się gdzieś tam na jakieś last minute, tylko proszę poczekać troszeczkę cierpliwości, bawić się z nami dzisiaj, jutro, pojutrze, do piątku dojedziemy i będziecie Państwo wydawać to, co u nas zarobicie w Polsce, przy pięknej wiosennej pogodzie, kwitnących forsycjach. Trawka zaczyna się pojawiać, różne kwiatuszki, także naprawdę zaczyna się robić bardzo ładnie. No i mamy telefon. Dzień dobry. Posłuchajmy, jaki zawód? Pilot. Dobry pomysł. Wie pan, dużo bardziej na pewno chyba współczesny niż filozof z Dun, tylko że też jeszcze nie z koperty. Proszę poszukać jeszcze może jakiegoś zawodu, dobrze?
Proszę poszukać jeszcze jakiegoś zawodu, też nie pilot. Chirurg, szewc, filozof, zdun, pilot. Proszę Państwa, nawet 2000 zł do wygrania, jeśli ktoś poda zawód z koperty. Jest to zawód, tak jak już powiedziałam, współczesny, czyli no zdun na pewno nie. Prędzej pilot, bo to kto by nie chciał być pilotem. Szewc, chirurg, filozof. Jeszcze nie to, ale traficie Państwo i ktoś może o tym zawodzie myśleć, ktoś może go wykonywać. A ponieważ mam nadzieję, że szybko usłyszę tę odpowiedź, to zaproponuję nawet więcej pieniędzy, 2500. Być może jest to ostatni brzydki dzień. Jutro może Państwo będziecie o tej porze gdzieś załatwiać jakieś sprawy, gdzieś tam śmigać już w pięknej pogodzie. To proszę dzisiaj sobie zarobić dużo pieniędzy, żeby starczyło. No, co najmniej do końca miesiąca, chociaż ten koniec zbliża się wielkimi krokami. Został nam ile? Parę dni właściwie, no niecały tydzień. Bo 30 chyba jest w poniedziałek, nie? Jakoś tak. W każdym razie końcówka marca, trudno w to uwierzyć, ale minęło nam pierwsze trzy miesiące roku, który dopiero co witaliśmy. I tak szybciutko ten czas mija, że właśnie warto sobie zdać sprawę, że nie ma go za dużo, że on bardzo szybko mija i brać sprawy w swoje ręce, nie czekać na nic, nie czekać na jakieś specjalne też zaproszenie z mojej strony. Masz pomysł na jakiś, jeszcze na jakąś odpowiedź, zawód bez A, bierz telefon, dzwoń, być może jest to ten zawód, który włożyliśmy do koperty, wygrasz pieniądze, jutro coś pięknego możesz z nim już robić, nie odkładać jakichś tam pomysłów, czy też, no nie wiem, marzeń na nie wiadomo kiedy, bo nagle się okazuje, że trzy miesiące nowego roku już minęło, a tu się jeszcze nic nie wydarzyło. Dobrze, bam, bo coś filozofujemy, a tymczasem to jest prosta sprawa, tylko gdybym usłyszała odpowiedzi od wszystkich osób, które mają w tej chwili jakiś pomysł, to być może już byłoby po tej zagadce. Państwo, troszeczkę dzisiaj, może troszeczkę spali, może troszeczkę przeziębieni, tak jak ja, bo z tego co słyszę, jakaś okrutna epidemia przeziębień panuje w mieście u nas. Wszystkie dzieci przeziębione, rodzice chwilę potem też, jak widać właśnie na załączonym obrazku. Absolutnie tego Państwu nie życzę. Mam nadzieję, że jesteście w dobrym zdrowiu, humorze i energii. To proszę mi uwierzyć, że bywają gorsze stany, więc wykorzystać to, że ta energia jest, że humor dopisuje. Wziąć ten telefon, wykręcić nasz numer. To naprawdę ani nie zajmuje dużo czasu, ani dużo mocy nie zabiera. A może jeszcze jesteś sam w domu w tej chwili, bo jest taka pora, że może jeszcze dzieci w przedszkolu albo w szkole. Współmieszkaniec jeszcze nie wrócił, więc jest chwilka spokoju, taki piękny moment, cisza przed burzą, bo później jak wszyscy wrócą, to będzie dopiero zamęt, już na pewno nie będzie czasu, żeby się tutaj z nami bawić, grać i odpoczywać i zarabiać jeszcze pieniądze. Także proszę wykorzystać tę chwilę ciszy przed burzą. Już zobaczmy, co do tej pory się udało Państwu wymyślić. Chirurg, szewc, filozof, zdun i pilot. Także zawód bez A i taki bardziej współczesny zawód. I nawet 2500 do wygrania. Moi kochani, kto chciałby spróbować zagrać o 2500 zł? Komu by się przydało 2500? Dowiem się. No to najpierw musi być jakiś pomysł. Ja rozumiem, że znalezienie zawodu akurat bez A jest na pewno trudniejsze, niż gdybym pytała o jakikolwiek zawód. Natomiast no, dzięki temu też to pole poszukiwań jest mniejsze i szansa trafienia na to, co włożyliśmy do koperty, dużo większa. Więc to jest na Państwa korzyść okoliczność, że szukamy zawodu bez A. Dobrze, czyli myślimy. Mój zawód odpada, bo ma A, prezenterka. No, ale widzę tutaj naokoło siebie parę zawodów bez A, które można by wymienić. Także da radę, jeśli się Państwo zastanowicie, to znajdziecie te pomysły. Tylko trzeba chwileczkę pomyśleć właśnie, jaki zawód samemu się wykonuje, nazwy zawodów osób, z którymi pracujemy, których napotykamy na swojej drodze życiowej w różnych sytuacjach. I w ten sposób te nazwy zawodów zaczną do głowy przychodzić. Dobrze, proszę Państwa,
chwilka była taka na zastanowienie. Pieniędzy naprawdę dużo, żeśmy już w tej chwili Państwu zaoferowali. Także mam nadzieję, że nikt nie grymasi. W takim razie podyktuję Wam nasz numer telefonu. I to jest numer dla telefonów komórkowych i dla stacjonarnych. I mam ogromną nadzieję, że usłyszę za chwilę odpowiedź. 704-304-304. I mamy telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Czy jakiś pomysł na zawód? Nie, dziękuję. Proszę pani, proszę spróbować chociaż. Zawód bez A. Co przychodzi pani do głowy? Nie udało się, bardzo szkoda. Kochani, bardzo proszę i zawsze to powtarzam, szczerze mówiąc, dzisiaj może jeszcze nie mówiłam, bo no nie sądziłam, że takie sytuacje będą miały miejsce. Nie wykręcajcie naszego numeru telefonu, jak nie macie pomysłu na odpowiedź. Może komuś, kto siedzi przed telewizorem, jest wciągnięty w grę, skupiony, wydaje się, że łatwo jest znaleźć jakiś pomysł jeszcze na kolejną propozycję, ale jeśli tego pomysłu ktoś nie ma i nagle po prostu wykręci numer, żeby sprawdzić, czy da radę trafić do studia i trafi do studia, to nagle się okazuje, że znalezienie jakiejś propozycji rzeczywiście nie jest takie znowuż hop, siup do przodu. Dobrze, proszę Państwa. 3000 zł nawet zaproponuję. 3000 w sumie do wygrania. Żeby Was jakoś zmobilizować, zachęcić i przede wszystkim troszeczkę właśnie tak skoncentrować. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy w grę wchodzą takie pieniądze, no to już nie będzie takiej sytuacji jak przed chwilą, że ktoś do mnie dzwoni i nawet nie próbuje podać odpowiedzi. Proszę Państwa, znacie ten zawód z koperty. Nieraz widzieliście, spotykaliście się, czy może sami wykonujecie zawód, który jest w kopercie. To jest współczesny zawód, taki, no, z którym można się bez problemu spotkać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka propozycja? Speaker. Dobry pomysł, bardzo dobry. Rzeczywiście codziennie spotykamy się, choćby w radio włączonej, speaker słychać, prawda? Natomiast jeszcze nie z koperty. Speaker. Tak, tak się pisze po polsku, prawda? Speaker. Bardzo dobra odpowiedź, bardziej współczesna niż no na pewno z Dun. Filozof to z kolei no tak naprawdę rzadko wykonywany zawód. Szewc, no to jeszcze bym powiedziała, że właśnie ma co robić w dzisiejszych czasach, bo tak beznadziejnie zrobionych butów, jakie są w dzisiejszych czasach, to chyba nigdy jeszcze do tej pory nie było. Chirurg. Pilot, speaker, bardzo dobrze, idziemy w tym lepszym kierunku właśnie tych współczesnych zawodów, także bardzo dobrze myślimy, co jeszcze dalej może być. Właśnie tak jak speaker, no to właśnie codziennie się z pracą speakera spotykamy, bo no ktoś, kto tak coś mówi w jakimś, jakoś publicznie, czyli albo w radio, albo w telewizji, speaker też, jeszcze szukamy, dobrze. Szukamy jeszcze, co jeszcze może być? Co jeszcze może być z takich zawodów, z którymi w dzisiejszych czasach no na właściwie codziennie można się spotkać? Co jeszcze może być? Co jeszcze Państwu przychodzi do głowy? Bo tak słyszałam, że wcześniej mieliście takie jakieś takie troszeczkę może mniej popularne, czy dzwonił ktoś, kto nie miał pomysłu na odpowiedź i w ostatniej chwili coś wymyślał albo i nie. Także mam nadzieję, że teraz te pomysły zaczną Państwu spływać do głowy. Proszę się rozejrzeć wokół siebie, rozejrzeć się wokół po swojej pracy, po swoich znajomych. Jakie są tam zawody? O, posłuchajmy. Dzień dobry. Cukiernik.
Bardzo dobre, wie pan, bardzo smaczny zawód i na pewno popularny w dzisiejszych czasach, bo no chyba ciastka wszyscy wcinają, w dzisiejszych i w każdych. Bardzo dobra odpowiedź, ale jeszcze nie z koperty. Cukiernik. O takie zawody właśnie chodzi, takie, z którymi jest szansa się na co dzień spotkać. Szukamy dalej, proszę państwa, co jeszcze może być? Ten cukiernik bardzo dobrze, bo no, jeśli ktoś nie ma tego szczęścia, że mu żona, mąż czy mamusia wypieka słodkości, no to do tej cukierni często zaglądamy i szczerze mówiąc, coraz ciekawsze są te wyroby cukiernicze. Dobrze, szukamy dalej. Szukamy dalej. Bardzo dobrze, idziecie państwo w dobrym kierunku. Przestaliście kombinować, bo był taki moment za dużych takich kombinacji, typu właśnie filozof z Dun. Teraz idziemy w lepszym kierunku, bo właśnie takie zawody, takie współczesne na co dzień do spotkania. Filozofa no to naprawdę trudno spotkać w codziennym życiu. Tymczasem osobę, która wykonuje ten zawód, który mamy w kopercie, naprawdę łatwo spotkać na co dzień. Także lecimy dalej. 3000 zł nawet już, proszę zauważyć, jest na tym naszym liczniku nagrodowym. Lecimy, szukamy następnych pomysłów. Proszę tylko pamiętać o tym, co najważniejsze. Zawód z koperty jest zawodem, w którego nazwie nie występuje litera A, czyli bardzo ogranicza nam to pole poszukiwań, co jest i dobre, i złe. Złe, bo ciężko wpaść na jakiś pomysł, a dobre, bo szansa podania odpowiedzi, za którą można może nawet 3000 wygrać, jest większa dzięki temu. Natomiast jak się tak na pierwszy rzut oka, czy na też te pierwsze pomysły, które przychodzą do głowy, nauczyciel, kierowca, lekarz, dentysta, piekarz, to wszystko ma literę A, czyli z tych takich najpopularniejszych wiele odpada, dzięki temu, że wiecie, że szukamy zawodu bez A. Dobrze, szukamy dalej, myślicie państwo, pracujecie nad jakimś pomysłem, a jeżeli tylko komuś jakiś pomysł przychodzi do głowy, albo już może przyszedł, to z kolei proszę nie czekać, tylko łapać telefon, dzwonić do mnie i spróbujmy tę zagadkę też jak najszybciej rozwiązać, bo nie ukrywam, że przed nami, ojej, strasznie dużo czasu nam już zajęło to zadanie. Tak naprawdę te zagadki na rozgrzewkę, to takie mamy taką nadzieję, że maksimum tam z 15 minut zajmą. Tymczasem tutaj już minęło naprawdę grubo ponad pół godziny. Także bardzo proszę, zmierzajmy do końca, bo przed nami sporo takich cięższych zadań, na które będziemy potrzebować dużo czasu, także jeśli ktoś z państwa ma jeszcze jakiś pomysł na odpowiedź, to serdecznie zapraszam do telefonu, dobrze? Sądzę, że nie ma kłopotu z dostaniem się do studia, tu naprawdę obawiam się, że o tej porze dość niewiele osób w ogóle jeszcze jest w domu, a co dopiero przed włączonym telewizorem i jeszcze ma czas, żeby chwilkę jednak się zastanowić, pomyśleć. Ja tu do państwa mówiłam, że może proszę wykorzystać taką ciszę, chwilę ciszy przed burzą, bo zaraz ci domownicy będą wracać i dopiero się zrobi chaos, ale tak naprawdę w wielu przypadkach to nigdy nie ma spokoju w domu. Ja jak pomyślę sobie, kiedy ja jestem w domu, to praktycznie nigdy nie mam tak do końca czasu, żeby usiąść i po prostu nic nie robić. Także rozumiem, że możecie być zajęci, bo zawsze jest coś tam do zrobienia. Ale proszę spróbować nawet w międzyczasie coś robiąc, szykując obiad, sprzątając po obiedzie, zmywając, prasując, sprzątając odkurzaczem. Proszę gdzieś tam w głowie myśleć o tych zawodach. A jeżeli przyjdzie do głowy, odłożyć na chwileczkę to, co tam robicie, zadzwonić do mnie szybciutko. To już powinno naprawdę szybko się udać, zadzwonić i spróbować wygrać sobie jeszcze przy okazji pieniądze. Tak właśnie siedząc w domu, nie wiem, robiąc porządki, układając coś tam, można jeszcze dodatkowo zarobić 3000 zł na przykład. Także naprawdę myślę, że warto zaryzykować, bo ryzyko niewielkie,
a przyjemność może być z tej wygranej ogromna. Także nie narzekamy, nie dajemy się złemu humorowi, który może przy tej pogodzie się pojawiać tu i tam. Nie dajemy się, zbieramy siły, odpoczywamy, zarabiamy pieniądze, które już w piątek, kiedy to wiosna w pełnej krasie ma wrócić, będziemy wydawać. Jakieś się szykują pikniki, jakieś się szykują na pewno imieninki, jakieś się szykują zajęcia, różne pomysły na to, co zrobić z sobotą, co zrobić z niedzielą. A tym bardziej przy ładnej pogodzie tych pomysłów jest masa. Jedyne, czego czasem brak, to właśnie pieniędzy na realizację pomysłów, a pieniądze, o tym można pomyśleć dziś, kiedy troszeczkę nie bardzo jest co robić przy tej pogodzie, więc można zarabiać. Dobrze, w jaki sposób można u nas zarobić w tej chwili pieniądze? Trzeba wymyśleć zawód. Nie wymyśleć w ogóle jakiś zawód nowy, na szczęście, ale znaleźć, przypomnieć sobie nazwę zawodu, w której nie ma litery A. I tu radziłabym pominąć takie zawody na wymarciu, bo tu były podawane zawody typu filozof czy zdun. Ten zawód z koperty jest na pewno dużo bardziej takim współczesnym zawodem, takim, z którym można się właściwie na co dzień spotkać. Także mam nadzieję, że te informacje wystarczą Państwu, żeby lata chwila tę zagadkę rozwiązać. No, a do wygrania możliwe, że nawet 3000 zł, także dużo pieniędzy. Teraz tylko chciałabym częściej słyszeć te odpowiedzi Państwa, jeśli się jakieś jeszcze pomysły pojawiają. Dzwonicie albo z komórkowego telefonu, albo ze stacjonarnego, w każdym razie na jeden numer 704-304-304. Zapraszam serdecznie, proszę nie kiścić tam w głowie tego swojego pomysłu, tylko podawać tu na antenie i to jak najszybciej, bo nie ma co czekać, przed nami następne zagadki, spróbujmy tę pierwszą rozwiązać. A często Państwu naprawdę bardzo pięknie wychodzi rozwiązanie tych naszych zagadek, gdzie coś wkładamy do koperty, naprawdę nie raz, nie dwa się zdarza, że jedna z pierwszych odpowiedzi to jest ta odpowiedź z koperty. Śmiało, proszę Państwa, nie wierzę, że nie macie żadnych pomysłów. Ja wiem, że znalezienie akurat zawodu bez A jest, no jest jednak trudniejsze niż gdyby to miał być jakikolwiek, ale dzięki temu, jeśli już ktoś znajdzie jakiś pomysł, to jest naprawdę dużo bliżej tej odpowiedzi z koperty. Także naprawdę każda kolejna odpowiedź może być odpowiedzią, za którą ktoś może wygrać 3000 zł, więc proszę nie trzymać dla siebie tych pomysłów, tylko sprawdzać je, bo tylko dzięki temu, o właśnie, uda się komuś wygrać te pieniądze. Dzień dobry, prosimy o odpowiedź. Halo? Dzień dobry, proszę bardzo o odpowiedź. Kelner. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry, współczesny zawód. Każdy z nas mógłby go wykonywać albo może znać kogoś, natomiast jeszcze nie z koperty. To jeszcze niestety nie to, co włożyliśmy do koperty, ale też jedna z lepszych odpowiedzi, bo codziennie kelnera właściwie możemy gdzieś na swojej drodze w życiu spotkać. To naprawdę masa osób wykonuje, czy wykonywała ten zawód, czy myśli o tym, żeby ten zawód wykonywać. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szukamy dalej. Jeszcze mam nadzieję, kolejna odpowiedź może będzie odpowiedzią z koperty. Proszę spróbować. 3,5 tysiąca tymczasem proponuję, żeby się coś cały czas działo. 3,5 tysiąca podwyżka, żeby Państwa zmobilizować, bo widzę, że jednak troszeczkę ciężko Wam dzisiaj idzie. Takie zmobilizowanie się. Może ktoś pomyślał przed chwileczką, może ten kelner komuś się skojarzył z jakimś następnym zawodem, to proszę dzwonić, sprawdzać, być może uda się wygrać
3,5 tysiąca. Przy kolejnej odpowiedzi. W kopercie zawód, z którym chyba każdy się jakoś gdzieś tam spotkał, a na pewno może spotkać. Naprawdę nie jest to nic takiego jak z Dun, co no ja chyba nigdy w życiu nie spotkałam z Duna. Nie spotkałam. Nie, żadnego pieca, nie wiem, gdzieś w okolicy nie mam, nie znam kogoś, kto by. Słucham? No wiesz, filozofę też znalazłam w końcu, w rodzinie nawet. Szewca to tak, no bo akurat jak ja butów dużo kupuję, no. Chirurg, z chirurgiem też miałam niestety do czynienia. Ale z Duna w życiu nie spotkałam. No posłuchajmy, bo to, akurat ten zawód z koperty naprawdę każdy miał szansę nawet dzisiaj spotkać. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ma pan pomysł na odpowiedź? Elektryk. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry, też jeszcze niestety nie dający pieniędzy, ale na pewno trafia tu na tablicę jako odpowiedź warta zapisania. Elektryk. Proszę państwa, każdy z nas miał jakieś lampy do zawieszenia w domu, w mieszkaniu. I naprawdę zrobić to samemu to jest straszna sprawa, dlatego no, elektryk to jest ktoś taki, kto pojawia się na naszej drodze i rzeczywiście warto było ten zawód sprawdzić, nie ma litery A, każdy z nas zna kogoś, kto taki zawód wykonywał, choćby naszego byłego prezydenta, także jest to rzeczywiście bardzo dobra odpowiedź, natomiast jeszcze nie z koperty. Szukamy dalej i mam nadzieję, że troszkę więcej tych odpowiedzi się państwu zacznie pojawiać. O właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, czy jakąś odpowiedź usłyszę? Zawód bez A. 3. Pan, nie przyszło nic do głowy. Ja jeszcze raz namawiam państwa do tego, żeby jednak pomyśleć o tej odpowiedzi, zanim wykręca się nasz numer telefonu, bo szkoda takich sytuacji. Szkoda, bo ktoś mógł wygrać może nawet 3,5 tysiąca złotych. W dzisiejszych czasach, proszę państwa, gdzie tak strasznie ciężko zarobić jakieś pieniądze, to naprawdę to jest wielka szkoda, jak już ktoś wykręcił nasz numer telefonu, trafił na antenę i nie mieć odpowiedzi, czy też nie próbować jej podać. Naprawdę to jest szkoda i strata, więc proszę chociaż próbować. Proszę bardzo, może teraz usłyszymy jakąś odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Fotoreporter. Fotoreporter. Fotoreporter dobre. Wie pani co, bardzo dobre. Aczkolwiek tak się zastanawiam, czy ja chociaż jednego fotoreportera znam. Nie jestem przekonana tak osobiście. Czy nie wiem, no nie spotkałam nawet. Tak patrzę, czy tu jeszcze coś będzie widać. Fotoreporter. Chyba ten kelner lepszy, elektryk, cukiernik, fotoreporter, bo spotykamy się z pracą tej osoby, to fakt, prawda, no bo wystarczy otworzyć gazetę, czy nawet włączyć telewizor, gdzie też bardzo często jakieś zdjęcia są po prostu wyświetlane, to rzeczywiście fotoreporter, ale nie dziś i dość rzadki zawód, rzadko spotykamy kogoś, kto ten zawód wykonuje, a w kopercie zawód taki właśnie dużo bardziej popularny. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Nic nie jestem od was, nic nie wiem, jestem starszą osobą. No ale to nawet starsza osoba może spróbować, wie pani co, nie ma się co tak łatwo poddawać. Zawód bez A. Do widzenia. No, dziękuję pięknie. I jeszcze raz powtarzam, przygotujmy troszeczkę wcześniej, a tutaj nie wiem, czy tam jakiś wnusio, wnuczka, czy nie wiem, małżonek nie wyzwania do nas z pani telefonu, to na wszelki wypadek niech pani się przygotuje. Zawód bez A, bo może pani wpadnie na ten pomysł i dzięki temu będzie pani mogła zarobić bardzo dużo pieniędzy. No nawet 4 tysiące, tak dla równego rachunku, proszę państwa, bo to 3,5 tysiąca, tak
Jakoś smętnie wygląda. Zróbmy z tego 4, bo mam nadzieję, że takie telefony nie będą się powtarzać. Proszę Państwa, łatwiej najwyraźniej dostać się dzisiaj do nas tutaj na antenę, niż pomyśleć czy wymyślić jakąś nową propozycję. Dlatego to jest znak dla tych osób, które mają jakiś pomysł, a jeszcze nie wzięły do ręki telefonu, żeby do mnie zadzwonić. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Łatwiej przychodzi Państwu tutaj do mnie trafić do studia, niż podać jakąś odpowiedź. To już któraś z rzędu osoba odkłada słuchawkę albo nie ma pomysłu. Czyli Państwo wykręcają numer telefonu, żeby sprawdzić, czy się da, i są zdziwieni, że dostali się na antenę i nie mają pomysłu, bo znalezienie tak na CITO jakiejś odpowiedzi tutaj dobrej, zawód bez A, współczesny, taki, z którym się można w miarę często spotkać, to nie jest takie proste. Także jeśli masz odpowiedź, a jeszcze nie spróbowałeś do mnie zadzwonić, to jest dla ciebie znak. To jest dla ciebie dowód na to, że warto, tak? Żeby właśnie prędzej dostawały się te osoby, które mają jakąś odpowiedź, niż te, które po prostu spróbowały wykręcić tylko numer 704 304 304. Dobrze, proszę Państwa. Chirurg, szewc, filozof, zdun, pilot, speaker, cukiernik, kelner, elektryk, fotoreporter. Takie odpowiedzi pojawiły się do tej pory. Niektóre z nich są lepsze, niektóre gorsze. Ja sugeruję szukać czegoś takiego właśnie, takiego zawodu, z którym na co dzień można się spotkać. Czyli raczej nie fotoreporter, raczej nie filozof, na pewno nie zdun. Tylko no taki właśnie, co, że na co dzień można kogoś spotkać, kto to taki zawód wykonuje. Kelner, elektryk. Nawet cukiernik, nawet speaker też dobre. Pilot już rzadziej, prawda? Ale współczesny zawód. Także no, trzeba chwileczkę pomyśleć, żeby na jakąś odpowiedź wpaść. Ale mam nadzieję, że zmobilizuję Państwa do tego myślenia, bo proponuję nawet 4000 zł do wygrania. O, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? Górnik. Bardzo dobra odpowiedź, ale nie z koperty. Nie z koperty i powiem Panu szczerze, że górnik może gdzieś tam Śląsk. To rzeczywiście może dla osób, które mieszkają na Śląsku, jest to zawód w sumie, no, że łatwo spotkać kogoś, kto ten zawód wykonuje. Ale tu u nas w Warszawie powiem naprawdę tak szczerze, że chyba nigdy nie spotkałam górnika. Nigdy. Poza z fotoreportażami w telewizji z Barbórki. No to u nas w Polsce centralnej natknąć się na górnika to jest naprawdę niełatwa sprawa. Mhm. Dobrze, czyli szukamy dalej. Państwo macie coraz więcej jakichś takich wskazówek ode mnie. Coraz więcej pieniędzy do wygrania. Także mam nadzieję też, że coraz więcej osób będzie miało jakiś pomysł następny. Ja rozumiem, że na tym etapie gry może nie być tak łatwo jakikolwiek pomysł. Ale jeśli na chwileczkę przysiądziecie, na chwileczkę pomyślicie, na chwileczkę się skoncentrujecie, to jeszcze jakieś pomysły będą, mam nadzieję, do głowy Wam przychodzić. A mam nadzieję, że po pomyśle od razu będzie telefon, bo no naprawdę, proszę Państwa, tak lekką ręką bym 4000 możliwych nie odrzucała. No nie. Jakbym już była w domu, siedziała przed telewizorem, miała jakiś pomysł, to bym na Państwa miejscu chociaż spróbowała, bo może jest to pomysł z koperty. No chyba, że właśnie ktoś wygra. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. A idźcie wy. Znowu. Boże, proszę Państwa, jakiś pomysł, naprawdę tak trudno, naprawdę tak trudno. Nie wiem, czy to ta sama Pani zdenerwowana? Co tutaj, ja słyszę, że Pani tam słucha też naszego programu, wykręciła Pani numer. Dlaczego nie spróbować? Naprawdę ciężko Państwu wymyślić coś? Kochani, myślę, że te telefony to jest najlepszy dowód dla osób, które gdzieś tam siedzą z dobrym pomysłem, przemyślanym pomysłem, które nie wykręcają naszego numeru telefonu. Musicie się Państwo tu zgłosić. Chyba, że posłuchajmy odpowiedzi. Dzień dobry. Mamy jakiś zawód bez A? Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, proszę Państwa. Naprawdę nie mogę uwierzyć. Dobra. Słuchajcie, 5000 zł zaproponuję. I
Proszę Państwa, bo widzę, że jest to trudniejsze zadanie niż się spodziewałam na dzisiaj. Ja zawsze powtarzam naszym chłopakom, z którymi pracuję, reżyserom, że bierzmy pod uwagę te warunki atmosferyczne, bo naprawdę bardzo to wpływa na to, czy Państwu jest łatwiej, czy trudniej rozwiązywać nasze zagadki, to właśnie jaki jest tam ten biometr i jakie jest takie ogólne samopoczucie. Dzisiaj jest słabe. Ja wiem, że jest słabe, bo widzę, słyszę, co wszyscy mówią. Wystarczy wyjrzeć przez okno, jest szaro, nie ma słońca, gdzieniegdzie spadł śnieg, jest zimno. Naprawdę wszyscy mają dzisiaj jakieś tam załamanie takiego samopoczucia dobrego. I może dlatego tak ciężko jest się Państwu dzisiaj skoncentrować. Mhm. Dobrze, nie zawsze jest tak łatwo, nie zawsze jest tak prosto, dlatego dzisiaj najwyraźniej gra dla najlepszych. A skoro dla najlepszych, to proponuję naprawdę najlepsze kwoty. 5000 zł. Proszę Państwa, ja dopiero teraz zaczynam się naprawdę martwić o kolejne zagadki, bo to jest nasza najłatwiejsza dzisiaj zagadka. Taka, która jest zagadką dla wszystkich, że każdy może wymyślić ten zawód, każdy może trafić na kogoś, kto ten zawód wykonuje praktycznie codziennie. Także no, jeśli już przy tej zagadce są takie kłopoty z podaniem jakiejś odpowiedzi, to naprawdę aż strach pomyśleć, co będzie przy następnych, które są dużo bardziej konkretne. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się Państwo zmobilizujecie. Proszę wypić jakąś kawusię. Proszę się no, zmobilizować, zebrać, wymyślić przede wszystkim odpowiedź, a dopiero potem do mnie dzwonić, dobrze? Bo te telefony, gdzie odkładacie słuchawkę, nie doprowadzą nas do zakończenia tej gry, a tutaj jest naprawdę duże napięcie, ostatni moment, żeby ktoś już wygrał te pieniądze, żeby ktoś tę zagadkę rozwiązał. Bo miała ona trwać 15-20 minut, a rozciąga nam się już naprawdę ponad wszelkie granice. To nie jest trudne rozwiązanie. Państwo spotykaliście się z tym zawodem, spotykaliście się z kimś, kto go wykonuje. To nie jest bardzo skomplikowana sprawa. Ktoś musi wpaść na ten pomysł, podać tę odpowiedź. Być może ktoś z Państwa myśli o tej odpowiedzi, ale jeśli dalej będziecie dzwonić i nie podawać żadnych odpowiedzi, to nic nam z tego nie wyjdzie. A szkoda troszeczkę, bo każda niewykorzystana szansa mnie osobiście boli, bo to jest stracona szansa na 5000 zł. Proszę Państwa, gdybyśmy grali o 50 zł, to może nie byłoby mi żal, to może nawet byłoby śmiesznie, ale każdy telefon, kiedy ktoś z Was trafia na antenę i nie podaje odpowiedzi, to jest dla mnie ból serca, bo to jest tak, jakby przepadło komuś 5000. To jest za dużo pieniędzy, żeby tak przepadło. Także proszę o skupienie. Przede wszystkim proszę, zapraszam do telefonów te osoby, które mają jakiś jeszcze jeden nowy, dobry pomysł, dobrze? I mamy telefon, posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zawód bez A, czy jest jakiś pomysł? Tak, celnik. Celnik. Dobre, wie Pani co, bardzo dobre, aczkolwiek też no, może takie bardziej przygraniczne celnik, chociaż nie, no tutaj też mamy jakieś tam cło w Warszawie, gdzie tam zabierają ludziom jakieś rzeczy. Celnik, co ich nie chcą wpuścić, albo ktoś cła nie zapłacił, czy coś tam, także nawet tutaj mamy jakiś taki tam skład celny, czy jak to się tam nazywa, co się odbiera różne rzeczy, bo sama kiedyś jakieś ubranka dla Basi odbierałam, co gdzieś tam zamówiłam, się później okazało, że musiałam za nie zapłacić jeszcze jakieś straszliwe cło, bo okazuje się, że w Polsce ubranka dla dzieci mają jakieś okrutne, nie wiem, 50% wady doliczone, tak jakby nie wystarczyło rodzicom, że już mają dziecko i wydatki, to jeszcze niech będzie więcej. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Proszę Pana, zawód bez A. Już podaję. Listonosz? Bardzo dobry pomysł, świetny pomysł, proszę Pana. Pasujące właściwie do wszelkich tych moich takich sugestii. Natomiast to jeszcze nie jest odpowiedź z koperty, ale bardzo dobry listonosz, jest super pomysł, bo na co dzień się można spotkać. Niech Pan jeszcze pomyśli, dobrze? Niech Pan jeszcze pomyśli, bo może następną odpowiedź poda Pan
właśnie z koperty. Słyszę, że koniec zagadki. Marcinek chce kończyć tę zagadkę, no nie dziwię się. Dobrze, to dajmy Państwu może pierwszą literę, dobrze? To do reżysera, tak? Napiszę tu. Napiszę może na koło koperty, nie wiem, na kopercie napiszę. K, tak? K. Proszę bardzo. No nie wiem, czy to Państwo widzieli, ale on jeszcze wyświetlił tutaj na tej tabliczce takiej deskowej. K. Chwila zastanowienia. I teraz pytanie, szybciutkie. Czy ktoś z Państwa myślał o odpowiedzi, która zaczyna się na literę K? Może ktoś siedział przed telewizorem, gdzieś tam myślał o właśnie zawodzie, który zaczyna się na literę K? To szybciutko zapraszam do studia, szybciusieńko, zanim reszta osób dopiero wpadnie na jakąś propozycję. 704 304 304. Proponujemy nawet 5000 zł. I teraz już Państwo, no jesteście po prostu tuż przy mecie, tuż przed metą. Także kto pierwszy przekroczy metę? Jaki zawód? Na K, bez litery A. Wiecie już naprawdę dużo odpowiedzi z koperty. Na K. Ja wiem, że jest w tej chwili bardzo trudno coś zaproponować, bardzo trudno. Bo no już to są bardzo konkretne warunki. Jak jest pierwsza litera, to nagle znalezienie jakiejś propozycji odpowiedzi zaczyna być naprawdę bardzo trudne, ale uwaga, szansa na to, że będzie to odpowiedź z koperty, jest w tym momencie po prostu ogromna. Także ta szansa na 5000 zł jest w tym momencie wielka, więc proszę spróbować, jeśli komuś z Was wcześniej już przyszła do głowy odpowiedź właśnie zaczynająca się na literę K. Nie ma w tym zawodzie litery A. Jest to taki zawód współczesny, z którym na co dzień można się spotkać. Zapraszam do telefonu. Proszę Państwa, kończymy tę zagadkę. Kończymy, bo i tak zeżarła nam troszkę za dużo czasu. Może to troszkę przez ten brak koncentracji dzisiejszy, wynikający troszkę z tych warunków atmosferycznych. No nie ma dzisiaj korzystnej chyba pogody na skupienie. Ale mam nadzieję, że w tym momencie, może proszę Państwa, może została Was garstka przed telewizorem, może dzisiaj większość osób odpuściła sobie, już przy tej zagadce nawet, która wydawałaby się dość łatwa, może większość osób sobie odpuściła. To tym lepiej dla Was, bo jest Was niewiele, także tutaj szansa trafienia do studia jest ogromna. Naprawdę bez problemu można się do nas dostać, bo słyszałam dzisiaj mnóstwo osób, które trafiały do studia, a nie miały żadnej propozycji odpowiedzi, także najtrudniejszą chwilą, rzeczą w tej chwili jest zaproponowanie jakiejś odpowiedzi. Jeśli masz propozycję, to o resztę już się nie martw, bierz telefon, spróbuj. Spróbuj, bo może to jest Twój dzień, może dzisiaj zarobisz 5000 zł za to pierwsze zadanie w dzisiejszym programie. Wszystkie odpowiedzi, które widzicie tutaj na tablicy, podali mi gracze, także tyle osób tu usłyszałam, tyle osób zdołało jakąś odpowiedź zaproponować, a jeszcze wiele telefonów, gdzie no nie mieli ludzie pomysłu. Także uwaga, 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 uwaga. Cisza, dzień dobry, witam. Proszę o zawód bez A. Proszę o odpowiedź. Kardiolog. Nie może być, proszę pana. Nie może pana, proszę pana, nie może być. Odpada od razu w przedbiegach. Nie zapiszę nawet, bo kardiolog. Kardiolog. Kardio. Jest A. Czyli najważniejsze wykluczenie tej zagadki no nie zostało wzięte pod uwagę. Bez A. Zawód, w którego nazwie nie występuje litera A. Czyli kardiolog odpada na pewno. Szukamy dalej. Proszę Państwa, to jest tylko dowód na to, jak trudno znaleźć jakąś propozycję. Ja się bardzo boję, czy w tej chwili chociaż jedna osoba ma jakiś pomysł. Chociaż jedna. No powiem Państwu szczerze, że myślałam, że przy tym telefonie to będzie już po zagadce. Na pewno nie kardiolog, bo w kardiolog występuje A. A.
proszę Państwa, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bo ja się naprawdę bardzo martwię w tej chwili o dalsze losy tej zagadki. Boję się, czy Państwu w ogóle przychodzi jakiś pomysł do głowy jeszcze. Chociaż jednej osobie jeden pomysł. Zawód zaczynający się na literę K, ale nie ma w nim litery A. I zawód właśnie taki, no, współczesny, z którym można się w dzisiejszych czasach na co dzień spotkać, nie tak jak z Dun, że to już no, nikt nie zna kogoś, to jest z Dunem. 704-304-304. Dogrywka, jaka malusieńka ta dogryweczka. Dogrywka, proszę Państwa, dogrywka, bo naprawdę myślałam, że przy tej poprzednim telefonie, że usłyszymy odpowiedź z koperty, bo naprawdę no, mało co zostało do powiedzenia. Co zostało do powiedzenia? Jaki zawód? Tylko musicie uważać, nie podawać odpowiedzi, w której jest litera A. Nie może być tego A. To jest to pierwsze, najważniejsze wykluczenie tej gry. Od początku było dlatego właśnie trudno podać jakąkolwiek propozycję, bo w większości zawodów ta litera A występuje. Proszę Państwa, czy naprawdę nikt nie ma już ani jednego pomysłu? Chcemy tę zagadkę zakończyć. Ona już i tak trwa dużo za długo. Tak naprawdę myśleliśmy, że jedna z pierwszych osób może poda odpowiedź z koperty. Ale Państwo dzisiaj jesteście troszeczkę zdekoncentrowani. Tutaj miałam masę telefonów, gdzie nawet nie było próby podania odpowiedzi. Po prostu była rezygnacja. I to wszystko martwi mnie. Martwi mnie, bo w tej chwili jest bardzo trudno jakąś odpowiedź. Bardzo trudno. Bo są bardzo konkretne warunki. Szukamy zawodu, który zaczyna się na literę K, ale nie ma w nim litery A. To jest ten podstawowy warunek. Także przed chwileczką Pana odpowiedź była kardio, a nie może być, nie zapisuje Pana odpowiedzi, nie zapisuje. Ja wiem, że łatwo się pomylić, bo ta litera A tak naturalnie występuje właściwie we wszystkich wyrazach w języku polskim, że nawet jej no tak nie wyczuwamy. Ale Państwo musicie się skupić. Musicie no, wziąć pod uwagę te wytyczne, bo tylko dzięki temu komuś uda się, mam nadzieję, za chwilę wygrać 5000 zł. Jedna propozycja chociaż. Czy jest wśród Państwa jedna osoba, która ma jeden pomysł? Wykręćmy razem numer, mam nadzieję, że za momencik usłyszycie na antenie. 704-304-304. Zapraszam serdecznie. Jeśli masz pomysł. Nie ma tych pomysłów w ogóle, ani tego, proszę Państwa. Ja czuję, że Państwa jest po prostu garstka przed telewizorem. Nie wiem, czy nie powracaliście jeszcze do domu, czy może jakieś tam drzemki, czy lenistwo po prostu po powrocie z pracy panuje. Troszkę się nie dziwię, bo rzeczywiście dzień jest taki rozmemłany. Natomiast szkoda mi tych pieniędzy, bo naprawdę... Ja zdaję sobie sprawę z tego, co to jest 5000 zł w dzisiejszych czasach. I tu jest ogromna szansa, że ktoś to wygra. Natomiast rzeczywiście zrobiło się trudno. I teraz nie wiem, czy mam Państwu pokazać odpowiedź i zakończyć tę zagadkę i zlikwidować szansę na te pieniądze, czy ktoś jakiś jeszcze jeden pomysł dobry ma. Tylko błagam, nie podawajcie odpowiedzi z literą A. Sprawdźcie, nie, kardiolog nie może być, bo tam jest A. Owszem, zaczyna się na K, ale jest A w środku.
Dogrywka, dogrywka, proszę Państwa. Mam nadzieję, że się komuś teraz uda. Mamy telefon, uwaga. Halo, halo. Halo. Dzień dobry panu. Jaki zawód pan proponuje? Komornik. Wie pan co, to jest świetna odpowiedź. Świetna. Brawo, nawet mi to nie przyszło do głowy. I dlatego też nie ma tego w kopercie, ale rzeczywiście ten komornik na K bez A. Brawa dla pana, jest pan bardzo bystry. Jeśli poszuka pan jeszcze jakiegoś pomysłu, to mam nadzieję, że uda się panu jeszcze raz tu do mnie trafić i wygrać pieniądze, ale komornik wędruje na tablicę. Komornik. To niestety nie to jeszcze. Proszę państwa. Nie wiem, czy jest jeszcze coś innego. Mamy kelner, mamy komornik. Dwa takie zawody na K bez A. Państwo zaproponowali. Marcinku, ja muszę Państwu zaproponować tę nagrodę pocieszenia. Ja już żałuję, że Panu nie mogłam wypłacić żadnych pieniędzy, bo pięknie Pan tego komornika znalazł. 50 zł od tego momentu, tak na wszelki wypadek. Jeszcze nie wiem, czy jest jeszcze coś innego niż to, co mamy w kopercie. Ale jeśli tak się okaże, to następna osoba wygrywa pieniądze. Pod warunkiem, że poda mi zawód na K, bez A i nie będzie to komornik ani kelner. Dobrze? No i będzie to inny zawód niż ten, który mamy w kopercie, bo za ten ktoś może wygrać nawet 5000. Wiesz, tego ja na przykład w ogóle nie widzę. Może to powiększyć jeszcze? No właśnie, da się to powiększyć. Aha, takie maluśkie może być. Ostatnia szansa tutaj jest napisana tymi małymi literkami. Próbujemy zakończyć tę zagadkę już od jakiegoś dłuższego czasu, powiem Państwu szczerze. Natomiast ona nam się tak rozkręciła. No jest, teraz jest szansa, że na pewno ktoś wygra pieniądze, jak do mnie tutaj trafi. Więc ja jeszcze chwileczkę chciałabym poczekać, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś pomysł. Mhm. Ale może się zastanowicie, może pomyślicie, może nawet te osoby, które wcześniej trafiały do studia i rezygnowały z próby podania odpowiedzi, może teraz się zastanowią. Proszę pomyśleć, bo każdy, kto trafi na antenę, wygrywa w tej chwili pieniądze. Na K, bez A. Jeśli taki zawód przyjdzie ci do głowy, weź telefon komórkowy czy stacjonarny i zadzwoń do nas. Bo na pewno było dzisiaj łatwiej trafić do studia, niż podać jakąś odpowiedź. Także ogromna szansa, proszę Państwa, 704-304-304. Proszę wykręcić, a ja czekam na propozycję odpowiedzi. Jeszcze chwileczkę. Marcinku, ja wiem, że ty jesteś zniecierpliwiony, ale to łatwo nam powiedzieć, jak my jesteśmy w pracy, no nakręceni, chcemy już lecieć dalej, wiemy, że dalej są trudne zagadki, będzie na nie też potrzeba czasu i my już chcemy, żeby dalej. Ale naprawdę musimy troszeczkę cierpliwości dzisiaj wykazać, bo jest trudny dzień. To nie jest taki dzień, gdzie wszystko samo wychodzi. Pada deszcz, jest szaro, ciemno, zimno i zanim człowiek jakośkolwiek się zmobilizuje, to rzeczywiście chwilka mija. Proszę Państwa, w tej chwili mam najlepszą możliwą sytuację w programie, czyli każdy, kto trafi w tym momencie do mnie do studia, wygrywa pieniądze. Nikt stąd nie wyjdzie już z pustymi rękami. Dlatego nie chcę otworzyć tej koperty i pokazać Wam odpowiedzi, bo sądzę, że jak chwileczkę pomyślicie, to znajdzie się ktoś, kto wymyśli dobrą odpowiedź.
Jeszcze jest jeden zawód na K bez A, o którym zapomnieliście. Ale może się komuś zaraz przypomni. Uwaga, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Może ten... Co pani powiedziała? Korektor. Korektor? 50 zł pani płacę. 50 zł, wie pani co? Świetnie znalezione. Świetnie znalezione. Korektor, ale to jest chyba za trudne. Korektor. Naprawdę, za trudne. Zastanawiam się, proszę państwa. Nie spotkałam chyba w życiu kogoś, kto jest korektorem takim tekstu. Rozumiem, że to taki zawód, że tak, ktoś pisze książkę, czy tam artykuł, oddaje tam do gazety, czy do wydawcy i ktoś to czyta i szuka tam błędów. Powiem pani szczerze, bardzo ciekawa propozycja i płacę oczywiście za nią pieniądze, ale to jest za trudne. To jest naprawdę za trudne. To, co mamy w kopercie, na pewno wiele więcej osób napotkało kogoś, kto wykonuje ten zawód, wiele więcej osób wykonuje ten zawód. Nic więcej nie mogę państwu powiedzieć, ale naprawdę proszę bardziej, nie wiem, kelner niż korektor, nawet komornik. No to mam nadzieję, że państwo no, nie macie styczności, nie mieliście z komornikiem, ale nawet komornik w porównaniu z tym, co mam w kopercie, jest rzadziej spotykanym tak na co dzień w życiu. Mhm. Czyli no, korektor to na pewno nie. Korektor to na pewno za trudno. No, jakby to powiedzieć, rzadko znamy kogoś, kto taki zawód wykonuje. Rzadko. Czy rzadko spotykamy, no chyba, że ktoś ma, nie wiem, męża albo żonę, która jest korektorem, ale... Dogrywka, proszę państwa, jeszcze raz, dobrze? Jeszcze raz. Cieszy mnie tylko to, że właśnie od tego momentu państwa praca, państwa wysiłek intelektualny zostaje właściwie za każdym razem nagrodzony. Każdy, kto trafi do studia z nową propozycją odpowiedzi i będzie to zawód na K, w którym nie będzie litery A i nowy, taki nie kelner, nie komornik, nie korektor, wygrywa pieniądze, to jest na minimum to 50 zł, a maksimum to, co można wygrać, jak wszystko dobrze pójdzie za odpowiedź z koperty, to jest nawet 5000. 5000 zł, naprawdę. Super by było. Dobrze. Ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł niż korektor? Korektor to było za trudne. Czy to była ostatnia możliwa odpowiedź? Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Jeszcze jeden dobry pomysł, bardziej popularny na pewno niż korektor. Bardziej popularny, nawet częściej spotykany niż komornik. Jeszcze czekam, proszę państwa, jeszcze czekam, chociaż koledzy tutaj na mnie naprawdę napierają, żebym otworzyła tę kopertę, pokazała państwu odpowiedź i zakończyła tę zagadkę, ale naprawdę mam ogromną nadzieję, że ktoś z was jeszcze na ten dobry pomysł wpadnie. Nie urywa się ten telefon. Pomyślcie państwo sekundkę. Ja nie wiem, może za dużo gadam jak zwykle, także postaram się przez chwilę może nic nie mówić. A dla was jest to 10 sekund mojego niemówienia na zastanowienie się, co może być, jaka może być propozycja. Tylko jak ktoś znajdzie, to dzwoni do mnie.
Proszę Państwa, będę gadać, ja nie przestanę, mnie się nie da tak uciszyć na długo, także ja będę gadać, nie możecie liczyć na to, że będzie spokój, ale szczerze mówiąc mam nadzieję, że ta chwilka wystarczyła, żeby ktoś jeszcze coś przypomniał sobie, no i super, dzień dobry. Dzień dobry, może proszę Pani kompozytor? Kompozytor, bardzo dobry pomysł, ale za 50 zł. Kompozytor, proszę Państwa, tylko te odpowiedzi, kompozytor, korektor, no w sumie nie są to zawody, z którymi się tak można na co dzień spotkać, prawda? Kompozytor, zapiszę Pani odpowiedź, bo oczywiście ona, kompozytor, odpowiada wszelkim wymaganiom na chwilę obecną naszej zagadki, natomiast ja jeszcze raz powtarzam to, co mówię Państwu od dawna. Zawód, który jest w kopercie, ludzi, którzy wykonują ten zawód, możecie Państwo codziennie spotkać. Można spotkać codziennie, naprawdę. To jest w tej chwili taki, no, taki często wykonywany zawód. Może nie przyszło Państwu do głowy jeszcze, no nie wiem, nazwa tego zawodu, ale założę się, może nawet dzisiaj spotkaliście z kimś, kto taki zawód wykonuje. Przypomnijcie sobie, co dzisiaj robiliście, albo co będziecie jutro robić, albo co w tym tygodniu robiliście i zobaczycie, że przypomni Wam się zawód, nazwa, której jeszcze nie wymieniliście, a pewno kogoś, kto ten zawód wykonuje, spotkaliście. 50 zł Pani przed chwilą wygrała. Ja się strasznie cieszę, że zaproponowałam tę nagrodę pocieszenia, bo naprawdę jestem pełna podziwu, że udaje się Państwu znaleźć jeszcze tak konkretne, przy tak konkretnych warunkach jakieś propozycje odpowiedzi. Ja szczerze mówiąc myślałam, że już jednak usłyszę od razu to, co jest w kopercie, natomiast tu widzę, że no, Wasza inwencja jest niesamowita. Dobrze, i żeby pokazać, że to doceniam, zaproponuję Państwu nawet 6 000 zł, tę główną nagrodę. Nawet 6 000 zł będzie mógł wygrać ktoś, kto poda odpowiedź z koperty. Szczerze mówiąc, to aż ciężko mi uwierzyć, że nawet 6 000 będzie można wygrać za w sumie no, taki zawód, który naprawdę. Nawet przed chwilą ktoś z Państwa mógł spotkać kogoś, kto ten zawód wykonuje. To naprawdę jest no, w dzisiejszych czasach często wykonywany zawód, popularny. No nie wiem, jak to powiedzieć. Proszę Państwa, wracając z pracy do domu, być może ktoś z Was przed chwilą wszedł do domu, jeśli ma niedaleko z pracy, a skończył o 5, to może właśnie dotarł do domu i być może wracając z pracy do domu właśnie miał do czynienia z kimś, kto wykonuje ten zawód. Naprawdę, to jest tak proste i tak często spotykane. Coś przychodzi komuś jeszcze do głowy? Także no na pewno nie korektor, nie kompozytor. Tak, to kompozytora to chyba spotkał ktoś, kto z Filharmonii wraca do domu. Tymczasem no jednak to mało kto z nas wraca z Filharmonii, napotyka po drodze kompozytora, a ten zawód, który włożyliśmy do koperty, naprawdę wiele osób wracając z pracy do domu, wiele osób mogło się natknąć na kogoś, kto wykonuje ten zawód. Coś przyszło Państwu do głowy? Macie jeszcze jakiś pomysł? Pokombinujcie, poszukajcie, bo naprawdę w tej chwili jest. Czekam praktycznie chyba na ostatni telefon, więc ta szansa na wygranie całych 6 000 jest ogromna. Dlatego tak niechętnie tutaj w czasie, kiedy nic do Państwa nie mówiłam, to wyjrzałam tam na chwilę do reżyserki. Reżyser mówi: Anka, weź tę kopertę, otwórz, pokaż ludziom odpowiedź, przechodzimy do tych następnych trudnych zagadek, bo potrzebujemy na nie naprawdę dużo czasu w dzisiejszych warunkach meteo,
neurologicznych, to strasznie dużo pewno zajmie, zanim nam ludzie się skoncentrują i te kolejne zagadki rozwiążą, ale ja czuję, że ktoś z Państwa może mieć tę odpowiedź, może myśleć o tej odpowiedzi. Mógł napotkać osobę, która ten zawód wykonuje dzisiaj, przed chwilą, nawet wracając z pracy do domu. Na K bez A, nawet 6 tysięcy do wygrania. No wspomnę tylko, bo mam nadzieję, że już nie będę tej nagrody wydawać, ale jest ta nagroda pocieszenia też w wysokości 50 zł do wygrania. Oj, przyszło coś komuś do głowy? Marcinku, jeszcze chwileczkę poczekajmy, jeszcze jeden telefon, dobrze? Podyktuję numer, mam nadzieję, że trafi do mnie ktoś z odpowiedzią z koperty. Uwaga, nie kombinujemy. Wasz odpowiedź, dzwoń z komórki, ze stacjonarnego 704-304-304. Proszę bardzo. Wykręcił ktoś ze mną numer? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Proszę Państwa. No, musimy tę zagadkę kończyć. Rzeczywiście naprawdę strasznie dużo czasu ona nam już zajęła, a to, co na nas czeka, jest no niestety trudniejsze. Dlatego z takim żalem bym się z tą zagadką, szczerze mówiąc, rozstała w ten sposób, że pokażę Wam odpowiedź. Ja wiem, że ktoś z Was mógł, może myśleć o tym zawodzie, mógł napotkać kogoś, kto ten zawód wykonuje, wracając z pracy do domu. Dlatego jeszcze właśnie tak to przeciągam i czekam na jeszcze telefon z jedną odpowiedzią. Co tam jest w tej kopercie? Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Jeden pomysł i mam nadzieję, że będzie szczęśliwe zakończenie całych zmagań, tych naszych zawodowych, a ktoś wygra 6 tysięcy złotych. Czekam, proszę Państwa, proszę wykręcić ten numer telefonu. Dzisiaj naprawdę mnóstwo osób trafiło do studia. Często zdarzało się tak, że trafiał tu ktoś, kto wręcz nie był gotowy z odpowiedzią i nie udawało mu się znaleźć tej odpowiedzi na antenie. Natomiast no, mam nadzieję, że teraz zostałam tylko z tymi najdzielniejszymi graczami, którzy mają jakiś pomysł na rozwiązanie. Musisz wziąć telefon i do mnie zadzwonić. Jeśli masz pomysł na odpowiedź, dzwoń, bo naprawdę dostać się do studia nie jest trudno. Trudno natomiast o jakąś odpowiedź, więc czekam na osoby, którym coś przyszło do głowy, które jeszcze mają coś do powiedzenia. Proszę spróbować, 704-304-304, z komórki, ze stacjonarnego, ten sam numer. O czym zapomnieliście Państwo? No, na pewno częściej wykonywany jest napotykany zawód niż kompozytor czy korektor, na pewno. Wykręcił ktoś numer? Doczekam się? Czy naprawdę nikt nie ma żadnego więcej pomysłu? Proszę Państwa. Jeszcze jedna osoba, jedna odpowiedź i wszystko może się naprawdę dobrze skończyć. Ktoś z Was może wygrać całe 6 tysięcy i no byłoby to piękne zakończenie tej gry, bo parę osób się starało wygrać i szukało pomysłu. To jest tylko kwestia odrobinki teraz szczęścia, żeby ktoś, kto ma dobrą odpowiedź, trafił do studia, wykręcił numer, trafił do studia. Bo ktoś z Państwa, powtarzam, nawet wracając dzisiaj przed chwilą z pracy do domu, mógł napotkać kogoś, kto wykonuje ten zawód. No i, bo powinnam właściwie, no co, pokazać? Nie pokażę Państwu odpowiedzi. Czekam jeszcze, bo naprawdę mam nadzieję, że
że to się dobrze skończy, że ktoś mi poda tę odpowiedź i co najważniejsze, mam nadzieję, wygra za to 6000 zł, tylko no musicie popróbować. Marcinku, no nie pokażę teraz Państwu odpowiedzi. Nie zepsuję zagadki. Jak mamy na liczniku naszym tu nagrodowym aż 6000 zł, to by naprawdę było nie fair, zwłaszcza, że ktoś może myśleć o tej odpowiedzi. Tylko właśnie nie wiem, co tam kończy zupkę. Proszę, naprawdę, proszę Państwa, bo naprawdę troszeczkę nie ma o tyle żartów, że widzę, jak ciężko dzisiaj się było wielu osobom skoncentrować. A kolejna zagadka wymaga od nas no, dużej koncentracji. A tutaj im później, tym trudniej. Dlatego dobrze, 10 chwil damy. Jeśli w ciągu tych 10 chwil nie usłyszę odpowiedzi, no to wtedy tę grę, że tak się wyrażę, rozwalimy, czyli pokażę Państwu rozwiązanie. Ale te 10 chwil czekam i to jest naprawdę taka mobilizacja, no hasło do tych osób, które mają jakiś pomysł, żeby wziąć ten telefon, zadzwonić i sprawdzić swój pomysł. Twój pomysł może być pomysłem, dzięki któremu wygrasz 6000 zł. Szukamy nazwy zawodu, zaczynającej się na literę K. Najważniejsze, że w środku nie ma A. Tak, bo była dzisiaj na przykład odpowiedź kardiolog. Tam jest A, kardiolog. Także proszę uważać, na pewno nie ma tam litery A. To nie jest kelner, komornik, korektor ani kompozytor. Przy czym z tych odpowiedzi najlepsza to był kelner. Komornik, korektor, kompozytor. Rzadko się spotykamy z tymi zawodami, rzadko. A z kimś, kto wykonuje nasz zawód z koperty, założę się, że wiele osób się spotkało wracając z pracy do domu. Także tak często wykonywany zawód. No, także proszę Państwa, wiecie, znacie, tylko skoncentrujcie się, pomyślcie. Proszę tę nazwę właśnie wypowiedzieć na antenie, a może uda się właśnie w taki dzień deszczowy troszeczkę, pochmurny, zimny. Zarobić nawet 6000 zł, a później wiosna, lato będzie na to, żeby te pieniądze wydawać. Już się pewno nie zastaniemy przed telewizorem prędko. Ale dzisiaj proszę spróbować, jeśli masz pomysł, bo dostać się do studia jest dość łatwo. Naprawdę dzisiaj masa telefonów tu była od osób, które nie miały żadnego pomysłu na odpowiedź. No, w tym momencie sądzę, że to jest garstka osób, która jeszcze się z nami bawi. No, jest naprawdę trudno w tym momencie coś zaproponować. Także brawa dla Państwa. Dlatego też jest ta nagroda pocieszenia, że gdyby to jeszcze nie była ta odpowiedź z koperty, to 50 zł wygrasz. Mhm. Te 7 chwil jeszcze, dobrze? To 7 chwil jeszcze czekam. Ja rozumiem, że może nie macie Państwo tak za bardzo siły, żeby się skupić, bo no, pora nie jest wczesna. Część osób może jest głodna jeszcze przed obiadem. Część osób już jest po prostu śpiąca.
a część osób może jest takich, ja nie wiem, podziębiona albo po prostu zirytowana tym, że nagle nam pogoda wykonała taki zwrot i z tego lata, które było w sobotę, zrobiło się nagle zima się zrobiła. Natomiast proszę Państwa, ja tutaj cały czas staram się Was, mam jakąś tam dobre wiadomości podrzucić. Od piątku ma być znowu pięknie. Więc proszę się nie niecierpliwić, nie denerwować. Dzisiaj siedzimy w domciu, zbieramy siły, odpoczywamy, czekamy na weekend. Przy okazji zbieramy pieniądze. Zbieramy pieniądze, żeby się dobrze później te piękne, ciepłe dni spędzało, robiąc coś fajnego. 6000 zł jest nawet do wygrania. Z tym, że nie ukrywam, jest troszeczkę trudno w tej chwili tak bardzo konkretną odpowiedź podać. Ale jak mnie chwileczkę posłuchacie i przez moment wyobrazicie sobie, dobra, trzeba przede wszystkim pomyśleć, czy ja chcę 6000 zł, czy chcę 6000 zł. Jeśli tak, to teraz spróbuj się przez moment zmobilizować i posłuchaj mnie. W kopercie włożyliśmy, do koperty włożyliśmy nazwę zawodu. Ona się zaczyna na K, nie ma w niej litery A w środku. To jest zawód, z którym właściwie na co dzień można się spotkać. I jestem skłonna się założyć, że wiele osób, które teraz siedzi przed telewizorem, wracając dzisiaj z pracy do domu, miało szansę napotkać kogoś, kto ten zawód wykonuje. Pomyśleliście chwileczkę, zastanowiliście się Państwo. To jest często wykonywany zawód, z którym no często można się właśnie spotkać. Na pewno kompozytor, korektor, a nawet komornik rzadziej spotykany. Rzadziej natykamy się w życiu na te osoby niż właśnie na ten zawód z koperty. Trzy chwile nam zostały, tak sobie myślę, Marcinku, może dajmy Państwu, żeby tak zachęcić, żeby tak jednak, wiesz, ten dzień, w taki dzień jakoś tak Państwa bardziej, wiesz, zmobilizować. Dajmy Państwu propozycję tutaj 7000 zł do wygrania. Dajmy też ta siódemka na początku, wiele osób jednak łącznie ze mną jest trochę przesądna, więc ta siódemka na początku, może to przyniesie komuś szczęście. 7000 nawet, proszę Państwa, 7000 i tutaj ja wiem, że wyobraźnia zaczyna pracować i zaczynamy się zastanawiać, jak i na co można by było wydać te pieniądze. I jest tu parę pomysłów na pewno, natomiast jeśli już zdałeś sobie sprawę z tego, że przyjemnie byłoby tę nagrodę wygrać, to teraz spróbuj się skoncentrować i znaleźć odpowiedź, dobrze? Czekam na jeszcze jeden telefon. Dwie chwile. To jest taka ostatnia szansa dla tej zagadki, bo troszkę dużo czasu nam ona zajęła. Może przez to, że było wiele telefonów od osób, które wykręcały numer po to, żeby chyba sprawdzić, czy da się trafić do studia. Trafiały do studia, a nie miały żadnej propozycji odpowiedzi. I to była taka no, wielka strata dla mnie i żal. Gdyby wszyscy mieli jakiś pomysł, pewno już dawno byłoby po tej zagadce. No ale jest jak jest, proszę Państwa. Może ktoś by wygrał, nie wiem, 1000 zł na początku tej gry, a tymczasem może wygrać ktoś nawet 7000. Więc ułożyło się jak się ułożyło. Teraz tylko najważniejsze, czy jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która ma chociaż jedną propozycję, jedną, bo czekam i niepokoję się, czy w ogóle coś udaje się Państwu wyszukać, wykombinować. Jeśli się udaje, to proszę jeszcze do mnie zadzwonić, bo to już nie powinno być takie trudne, tutaj naprawdę dzisiaj mnóstwo osób dostało się na antenę, więc mam nadzieję. No rozumiem, że jest mniej osób, które próbują w tej chwili, bo rzeczywiście no,
na tym etapie znalezienie jakiejś propozycji i odpowiedzi jest naprawdę trudne. Stąd też pojawiła się tam w którymś momencie ta propozycja, że 50 zł nagroda pocieszenia za każdą nową, no, pasującą do warunków odpowiedź. Ale na tym etapie mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź z koperty. Jeśli w ogóle jakąś usłyszę. Ma ktoś z Państwa jeszcze jakiś pomysł? Mamy jeszcze jedną chwilę. Próbujemy tę zagadkę zakończyć, bo mamy naprawdę niewiele czasu na realizację tego planu, takiego założenia na dzisiejszy nasz program. A widzę, że dzisiaj ciężko się skupić, więc troszkę się boję o losy następnej zagadki. Tym bardziej potrzebuję więcej czasu. Proszę Państwa, w takim razie nie czekajmy, jedna chwila. Mam nadzieję, że zaraz usłyszę kogoś z odpowiedzią z koperty. Mam nadzieję, że ta osoba wygra 7000 zł. Jeśli masz jakąś propozycję, zapraszam do telefonu. Dyktuję numer i mam nadzieję, że zaraz się słyszymy. Dobrze? To proszę. Dobry pomysł to telefon komórkowy, stacjonarny. Kręcimy. 704-304-304. Serdecznie zapraszam. Zanim otworzę kopertę i pokażę Państwu rozwiązanie, bo w tym samym momencie szansa na 7000 przepada. Także kto chciałby spróbować jeszcze? Śmiało. Masz propozycję? Dzwoń. No nie wiem. Nie, jeszcze chwileczkę czekam, nie psuję zabawy, chociaż napierają na mnie. Śmiało, kto ma jakąś jeszcze propozycję? Kto ma jeszcze jedną odpowiedź? Jest telefon. Uwaga. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, może to będzie kontroler. Wie pan co? Bardzo dobra propozycja. I nawet chyba kiedyś ten zawód w kopercie miałam. Natomiast na razie jest to 50 zł wygrane. Kontroler. Wie pan co? Bardzo dobrze pan wyszukał. Bardzo dobrze. Bo rzeczywiście parę osób mogło pewno dzisiaj kontrolera napotkać, wracając z pracy do domu. Kontroler. Jeszcze inna odpowiedź jest w kopercie. Jeszcze inna odpowiedź jest w kopercie. Czy ktoś z Państwa miał inny pomysł niż kontroler? Czy to była ostatnia propozycja? Czy mam pokazać rozwiązanie? Dwie pokazał. Pokazał nam jeszcze literki. Popatrzcie, proszę Państwa. A ostatnia? Widać. Widzicie Państwo? Na dole, tam na tej tabliczce pokazał. Zaczyna się na KO i kończy się na R.
No i teraz pytanie, bo być może ktoś z Państwa myślał o właśnie takim zawodzie, gdzie tu pasuje ta nazwa właśnie do tego, co żeśmy w tej chwili ujawnili. My już tak troszeczkę, jak tonące, chwytamy się brzytwy. Bardzo dużo Państwu powiedzieliśmy, bo ten kontroler, no to była bardzo dobra odpowiedź. Proszę zobaczyć, jest jeszcze jedna odpowiedź. Ko i kończy się na R. Ja już nie chcę wydawać tych nagród 50 zł, a nie chcę też no, zabierać Państwu szansy na 7 tysięcy, bo to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy i no, rzadko kiedy za taką właśnie prostą zagadkę tyle pieniędzy proponuję. To jest proste. Co mówisz? Większe litery tutaj tego zapisu. Podaj właśnie może, bo rzeczywiście tego może być nie widać. Ja tutaj jak mam ten malutki ekranik w studio, to właściwie dopiero jak tutaj podejdę i zajrzę tam, to widzę, aha. Chyba Państwo już wszystko wiecie w tym momencie o odpowiedzi z koperty. Chyba wszystko. Zawód zaczynający się na K, nie ma w nim litery A, zaczyna się na K, kończy na R. To nie jest kontroler, jak Pan tutaj dobrze kombinował, kontroler. On był też kompozytor, korektor. Jeszcze jest jeden zawód, który tu pasuje. Proszę Państwa, ja jestem przekonana, że ja lada chwila usłyszę telefon z prawidłową odpowiedzią. Jak Państwo widzicie, robimy co w naszej mocy, żeby ktoś nam tę odpowiedź z koperty podał i żeby ktoś sobie spróbował o te 7 tysięcy zagrać. Naprawdę, no... Jeśli te pieniądze takie, w takiej kwocie już się pojawiły, naprawdę bardzo bym chciała, żeby ktoś je sobie wygrał. I stąd właśnie może to. Chociaż naprawdę podajemy Wam w tej chwili odpowiedź prawie że na talerzu. Powtarzam, wiele osób, które siedzi w tej chwili przed telewizorem, myślę, że mogło na drodze z pracy do domu napotkać osobę wykonującą ten zawód. No, proszę Państwa. Ja cały czas mam wątpliwości, co robić. Marcinek już namawiał mnie, już krzyczał na mnie przed chwilą, że obiecałam, że otworzę tę kopertę. Pokażę Państwu odpowiedź, ale... No, ja czuję, że ktoś z Państwa może mieć tę odpowiedź na myśli i byłaby straszna szkoda, naprawdę, bo byłoby to zmarnowane masa pieniędzy, nawet by nikt nie miał szansy tych 7 tysięcy wygrać. A czuję, że ktoś z Was może myśleć o tej odpowiedzi. To mam nadzieję, że teraz się upewnił, więc proszę nie czekać, tylko wziąć telefon, dzwonić do mnie, podać tę odpowiedź na antenie i dać mi szansę grać dalej, bo kolejne zagadki są naprawdę... Właściwie no, powoli robi się ich coraz szansa na coraz mniej, ale to jest dogrywka. W tej chwili to jest dogrywka. Po tym kontrolerze mogę powiedzieć, że to jest dogrywka. Tutaj słyszałam po głosie pana, który podawał mi odpowiedź kontroler, że Państwo kombinujecie, myślicie, że jest może garstka, ale jednak osób, które wciągnęły się w zabawę i może liczą na to, że uda się te 7 tysięcy wygrać, więc dlatego nie pokazałam odpowiedzi z koperty, chociaż może część osób jest rozczarowana, bo już czekała na przejście do kolejnej gry.
dajmy szansę jeszcze, przez chwilkę dajmy szansę komuś, kto może myślał o innej odpowiedzi niż kontroler, dobrze? Szansę na wykręcenie numeru telefonu. Proszę wykręcić numer telefonu, jeśli ktoś z Państwa myślał o innej odpowiedzi niż kontroler. Proszę zobaczyć na ten wykresik. Pomyślcie Państwo przez chwileczkę. Tylko błagam, jeśli ktoś wymyśli, dopasuje zawód do tego wykresu, to zapraszam do telefonu.
nie przychodzi ludziom do głowy, Marcinku, bo jest... Nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc. Musimy kończyć, proszę Państwa, obiecałam, muszę teraz już naprawdę nie będę więcej gadać, tylko ściągnę tę kopertę i pokażę Państwu odpowiedź, ale naprawdę mi żal. Dobrze, słuchajcie. Ta zagadka była łatwa na samym początku, kiedy to tych zawodów była masa. I to jest najlepszy moment, jeśli wtedy pierwsza, druga, trzecia osoba trafia po prostu na ten zawód z koperty. W momencie, kiedy dojdzie do zaawansowanego etapu poszukiwań, że ja Państwu wyświetlam tutaj dokładną ilość liter, parę literek pokazuję. To jest tak trudno znaleźć, jest to tak konkretne, że ja się nie dziwię, że nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi. Natomiast ja wiem, że Państwo znacie ten zawód i ktoś może te 7 tysięcy wygrać. Marcinku, gdybyśmy jeszcze Państwu jedną literkę tu dali, może to by coś pomogło, może to by było takim przyspieszaczem, może to by spowodowało, że nagle się zapali jakaś tam lampka i odkryjesz, o co chodzi. Proszę bardzo. Na ostatni moment, dobrze? Proszę Państwa, bo naprawdę... My się tutaj martwimy, my mamy taki troszeczkę nóż na gardle i właściwie naprawdę jest to ostatni moment, żeby ktoś z Was podał mi odpowiedź do tej zagadki, bo ja muszę Państwu wyświetlać następną zagadkę, która jest naprawdę poważnie skomplikowana i zajmie pewną chwilkę, zanim sobie ją wyjaśnimy i zanim ktoś ją rozwiąże. Także ta zagadka musi się zakończyć teraz, po prostu tu już nie ma chwili do stracenia. Stąd ta jeszcze jedna literka, która mam nadzieję upewni Was, upewni kogoś, bo tu sądzę, że jest taka sytuacja, że jest może jedna osoba, może dwie, które jeszcze walczą o to 7 tysięcy. Może jakiś tam pomysł zaczynał świtać, może teraz się jakoś tam wyklaruje ta nazwa i... No mam nadzieję, że za chwilę usłyszę telefon, dobrze? Bo bardzo bym chciała, żeby ktoś wygrał sobie te pieniądze. Zwłaszcza, że parę osób naprawdę dzielnie walczyło o zwycięstwo przy tej zagadce i naprawdę jest szansa, że ktoś chce powiedzieć właśnie to, co jest w kopercie. Zawód bez A ko ty ry. Był kontroler wcześniej. Kontroler był, ale to nie kontroler. Dlaczego jestem taka pewna, że ktoś z Państwa może o tej nazwie pomyśleć? Dlaczego? Już mówię dlaczego. Bo sądzę, że część z Was mogła napotkać osobę wykonującą ten zawód, wracając dzisiaj z pracy do domu lub przemieszczając się jakoś tam po okolicy. No to co? Czy jest chociaż jedna osoba, która dopasowała odpowiedź? Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne w tej chwili. Ale też powtarzam, na pewno Państwo spotkaliście kogoś, kto ten zawód wykonuje. Tu jest tylko kwestia w tej chwili dopasowania tej nazwy do tego, co widzicie. Widzicie Państwo, że z naszej strony robimy no naprawdę wszystko, żeby ktoś wygrał 7 tysięcy złotych, ale no musicie się zastanowić. Jest trudno, jeśli ktoś dopiero teraz włączył telewizor i widzi to, co widzi, to naprawdę jest trudno tak się skoncentrować i tak zastanowić, żeby tak konkretną odpowiedź podać. Ale jeśli jest chociaż jedna osoba, która wie, jaka jest odpowiedź, to naprawdę na taką osobę czekam. Dla takiej osoby warto mi jeszcze chwileczkę tę zagadkę przeciągnąć.
proszę Państwa, nie jestem przekonana, że za następną zagadkę będę mogła zaproponować Wam tyle pieniędzy. Szczerze mówiąc, nie sądzę, zwłaszcza jeśli osoba, która mam nadzieję trafi do studia i poda odpowiedź, wygra tę nagrodę, no to już raczej te kolejne będą skromniejsze. Więc naprawdę warto się w tej chwili na chwileczkę skupić. Zawód bez A, w nazwie nie ma litery A. To jest taki wykres tej nazwy i cztery literki ujawnione. I nawet 7000 do wygrania. Ja mam nadzieję, że została jedna odpowiedź do powiedzenia i czekam na nią. Ja wiem, że nie możemy włożyć, tak to strasznie przeciągnęłam. 10 chwil dostaniemy 10 chwil. Marcinku, proszę. Znaczy, najgorsze jest to, że w tej chwili on może po prostu wyświetlić tę odpowiedź. To już nawet nie będzie czekał, czy ja otworzę kopertę, czy nie. Po prostu nam ją wyświetli i no, pozostaje mi prosić, żeby po prostu tego jeszcze nie robił, bo mam nadzieję, że ktoś z Państwa się jednak zmobilizuje, ogarnie i zgłosi do mnie z tą odpowiedzią w ciągu tych 10 chwil. Natomiast tu nie trzeba czekać do końca tego odliczania, bo tak naprawdę można tu trafić wcześniej, zanim się skończy to odliczanie. I nawet im wcześniej, tym lepiej, nie ukrywam, ze względu na te właśnie nasze kolejne zagadki, które... Marcinku, nie wiem, czy tę najtrudniejszą zagramy. Nie wiem, czy zaproponuję Państwu tę najtrudniejszą. Mam tam różne takie hasła do odgadnięcia i sądzę, że to zaczniemy od tych łatwiejszych. Zobaczymy, jak będzie Państwu szło, ale to za chwilkę. Na razie mamy jeszcze 9 chwil i naprawdę ogromną nadzieję, że ktoś tutaj się do mnie zgłosi jeszcze zanim ten czas dobiegnie końca, to odliczanie. Nawet 7000 do wygrania, proszę Państwa, zawód. Zawód, w którego nazwie nie występuje litera A. Zaczyna się na ko, później ty, później ry. I powtarzam, większość z Państwa, wiele osób, które patrzą w tej chwili na ekran, najprawdopodobniej albo mogła, albo spotkała kogoś, kto wykonuje ten zawód. No, a na pewno jakaś część, na pewno jakaś część. Na drodze z pracy do domu. Tu się trzeba chwileczkę skoncentrować. To już nie przychodzi samo do głowy. To już nie jest tak, że ja wcześniej mówiłam, że jakieś propozycje, odpowiedzi można podawać jedząc, gotując, przy tej zagadce, sprzątając, czy w ogóle nawet nie patrząc na ekran, tylko próbując przypomnieć sobie jakieś nazwy zawodów bez A. W tym momencie no to już trzeba spojrzeć na ekran, bo ja czekam po prostu na ostatnią odpowiedź i to musi być strzał w dziesiątkę. To jest ostatnia odpowiedź przy tej zagadce. Jeśli się nie uda, będę musiała, po prostu Marcinek pokaże rozwiązanie, bo musimy przejść do następnej zagadki teraz. Także zapraszam, jeśli komuś udało się dopasować do tego wykresu nazwę zawodu, proszę wziąć telefon, czy komórkowy, czy stacjonarny do ręki, wykręcić nasz numer telefonu, bo może Państwo dopiero przyłączyliście się do naszej zabawy, ale no muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj słyszałam tu mnóstwo telefonów, a cała masa była telefonów, że komuś łatwiej było trafić do studia, niż podać jakąś propozycję odpowiedzi. Mam nadzieję, że ta sytuacja się nie powtórzy w tej chwili, kiedy mamy po prostu decydujące starcie. Czekam po prostu na 100% strzał. Proszę bardzo, o jakim zawodzie Państwo zapomnieliście? Jakoś ta nazwa nie przyszła Wam wcześniej do głowy, pomimo tego, że mogliście się z kimś, kto wykonuje ten zawód, na dzisiaj spotkać. Dzisiaj, jutro, może w weekend, nie wiem, kiedy ktoś tam gdzieś się przemieszczał i napotkał kogoś, kto ten zawód wykonuje.
7 chwil, dobrze? 7 7 000 704 304 304. Dużo tych siódemek, może teraz komuś szczęście przyniesie to. Ja czekam na ostatni telefon w sprawie tej zagadki. Po tym telefonie nie będzie już dogrywki. Nie będzie. Marcinek wyświetli nam całą odpowiedź. Jak Państwo widzicie, przygotował tu sobie taki wykres i w momencie, kiedy nie usłyszę odpowiedzi, po prostu on ją wyświetli, a to naprawdę jest najmniej przyjemne rozwiązanie, bo mamy bardzo wysoką nagrodę zaproponowaną, możliwą do wygrania i jeśli już to 7 tysięcy pojawiło się na tym liczniku, to ja naprawdę chciałabym, żeby ktoś to sobie wygrał. Jeszcze mamy 7 chwil, nie? Jeszcze się nie denerwujcie, panowie. Nie wyświetlcie mi tej odpowiedzi, bo mi zepsujecie grę. Proszę Państwa, no, czas nas goni, naprawdę. Tutaj, gdyby nie to, że jedna, dwie, trzy osoby były takie, które naprawdę dzielnie walczyły o tę nagrodę, to ja bym już to Państwu wyświetliła, czy zdjęła kopertę i pokazała odpowiedź, ale naprawdę chciałabym, żeby ktoś wygrał te pieniądze. Nawet jeśli jest to garstka osób, które są w stanie w tym momencie podać odpowiedź, bo jest to tak zaawansowany etap gry, tak konkretne jest to nasze pytanie, że obawiam się, że no trudno nam będzie znaleźć nowe osoby, które, nie wiem, może wróciły właśnie do domu, żeby się przyłączyły do naszej gry. I dlatego też Marcinek napiera na mnie, żebyśmy jak najszybciej zakończyli to i zaczęli nową grę, do której wszyscy będą mogli się przyłączyć, ale jeszcze chwilkę czekam, jeszcze te 4 chwile się umówiliśmy w sumie na 10, jeszcze są 4 chwile. Ja rozumiem, że Państwo musicie pomyśleć, ale bardzo proszę, naprawdę, jeśli komuś przyjdzie coś do głowy, to brać telefon, dzwonić, bo nie mogę tego za bardzo dłużej już przeciągać, a czuję, że ktoś z Was ma szansę wygrać te 7 tysięcy, że ktoś z Was, no mówię, mógł napotkać na swojej drodze z pracy do domu kogoś, kto wykonuje ten zawód i tyle Państwo o tym wiecie. Zawód bez A. Kotry. Ja wiem, że dla wielu osób to w dalszym ciągu jest czarna magia, tak jak to tu wygląda. Ja też nie znoszę zagadek, w których trzeba uzupełniać litery. Natomiast no, to jest właściwie taka szansa tylko dla tych najbardziej wtajemniczonych osób, które no, już jakiś czas z nami grają i po prostu może dla kogoś jest to tylko takie upewnienie się, że to o to chodziło. O matko, no muszę to zrobić. Proszę Państwa, w ciągu 3 chwil musi tu ktoś trafić. Jaki zawód włożyliśmy do koperty? Jaki zawód? I tu naprawdę wymienialiście Państwo dzisiaj dużo mniej popularne zawody, dużo mniej współczesne, dużo rzadziej napotykane w życiu codziennym. No był filozof, zdun,
Fotoreporter, górnik, co dla mnie tu w Polsce centralnej napotkać górnika, to naprawdę jest prawie, że niemożliwe. Chyba, że na wakacjach na Pałacu Kultury. Komornik, korektor, kompozytor. Tymczasem no, osoba, która wykonuje zawód z koperty, naprawdę dużo częściej Państwo napotykacie niż każdą z tych osób, które wymieniłam. Co jest w kopercie? Jaka odpowiedź? 3 chwile zostały. Czy ktoś z Państwa ma pomysł? To trzeba mieć teraz pomysł, bo powtarzam, te warunki w tej chwili gry są bardzo, bardzo trudne, bo bardzo konkretnej rzeczy szukamy. Tutaj już nie ma miejsca na żadne fantazje, tu już nie ma miejsca na żadne niedopowiedzenia czy domysły. Teraz czekam na telefon od kogoś, kto wygra całą nagrodę, kto trafi w to, co jest w kopercie. Czyli po prostu jednym słowem kogoś, kto wie, kto dopasował odpowiedź do tego wykresu. Zawód bez A. Zawód współczesny, taki, z którym się można naprawdę często spotkać. Dwie chwile nam zostały. Proszę Państwa, jeśli ja nie pokażę Wam odpowiedzi, to Marcinek i Michałek mi ją wyświetlą, więc tu mam ograniczone możliwości. No, między innymi dlatego, że chcemy bardzo, żeby te osoby, które nie bawiły się z nami od początku, nie śledziły i ciężko jest im się w tej chwili wymyślić, o co mogłoby chodzić, żeby też miały szansę zagrać sobie przy jakiejś nowej grze dzisiaj. Pewno będą to już mniejsze pieniądze, ale będzie nowa gra, będzie szansa dla każdego, żeby się przyłączyć. Wracają ludzie z pracy w tej chwili i chcemy coś zaproponować właśnie, żeby każdy, kto dopiero na przykład włączył telewizor, mógł rozwiązać. A tu, no to sądzę, na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które w tej chwili no, potrafiłyby podać odpowiedź. Ale jeszcze raz powtarzam, proszę pomyśleć o tym, co mówię. Zawód bez A. Tutaj jest wykres na tej nazwy. Ko, tutaj ty i ry na końcu. I to, co powiedziałam wcześniej osobom, które wcześniej oglądały program, że często napotykany, to nie jest żaden rzadki ani wymierający zawód, to jest osoba wykonująca, osobę wykonującą ten zawód mogliście Państwo napotkać na swojej drodze, nie wiem, z pracy do domu. Nikomu nie przychodzi nic do głowy? Ja tu się boję, że jest taka sytuacja, że te osoby, które wcześniej się z nami bawiły, zrezygnowały już z dalszej gry, bo po prostu no, nie były w stanie dopasować nazwę zawodu, a z kolei osoby, które dopiero włączają telewizor, no to widzą, że już jest gra tak zaawansowana, że nie ma się co przełączać, czekają na nową. I ja czekam, ciągle jeszcze mam nadzieję, że ktoś zechce o te 7000 zagrać, a tymczasem nie mam chętnych i nie ma nikogo, kto by potrafił mu podać odpowiedź. Proszę Państwa, została nam ostatnia chwila, no to jest taka właściwie ostatnia mobilizacja. Naprawdę nikt nie ma pomysłu na rozwiązanie, nikt. Jeśli by się ktoś znalazł, kto wymyślił, nawet może dopiero włączył telewizor i zastanawia się, pomyśl, zobacz, masz takie dane, wrzucaj tam do komputerka, do głowy dane, zawód bez A, widzisz wykres nazwy, ko, ty, ry, do pasu, jaki zawód? I to nie jest rzadki zawód, to jest też, powtarzam, kogo mogłeś napotkać na swojej drodze, nie wiem, wracając z pracy do domu po prostu. I nawet 7000 do wygrania. Ostatnia chwila, proszę Państwa, nie mogę dłużej czekać, także zapraszam, kto dopasował jakąś nazwę, to czekam 704-304-304.
ten numer należy wykręcić albo z komórki, albo z telefonu stacjonarnego. Nie wiem, czy ktoś po prostu ma odpowiedź pasującą. Ostatnia chwila. Jedna osoba jest potrzebna. Proszę Państwa, żeby ktoś zagrał o 7000 zł, jedna osoba z jedną dobrą odpowiedzią. A ktoś z Was na pewno wie. Ktoś z Was może po prostu nie wiem. Ach, kochani, musimy się pospieszyć, naprawdę. Została nam właściwie no jedna chwila, właściwie. To już jest tak mocno przeciągnięta gra, ale tylko dlatego, że no, nadzieja umiera ostatnia. Ja naprawdę wierzę w to, że ktoś z Państwa jest w stanie to rozwiązać, jest w stanie to 7000 wygrać. A z kolei teraz już nie będę mogła tak na tyle trudnej gry zagrać, żeby tyle pieniędzy zaproponować. Także to jest taka ostatnia szansa, żeby tyle pieniędzy spróbować wygrać. No zaraz się wszystko wyjaśni. O, została ostatnia chwila, często Państwo czekacie na tę ostatnią chwilę, żeby wykręcić nasz numer telefonu. Jeśli jest ktoś, kto ma gotową odpowiedź, to kręcimy razem, dyktuję Państwu numer, dobrze? Dyktuję i czekam na, mam nadzieję, zwycięzcę. Uwaga, komórki, telefony stacjonarne, ten sam numer 704-304-304. Poczekaj jeszcze chwileczkę, Marcinku. Poczekaj, nie wyświetlajcie tej odpowiedzi. Michałek, proszę cię, nie słuchaj Marcinka, nie pokazuj odpowiedzi, bo czasem ludzie czekają na to zero tak naprawdę. No ja bardzo nie lubię tego, ale tak jest. Czasem Państwo po prostu czekacie na to zero, bo nie słuchacie, co ja mówię i zamiast tam dzwonić, jak się pokazuje 10, to czekacie na zero. I na zero dopiero ktoś szuka telefonu. Proszę szybciutko szukać telefonu, dobrze? No tutaj jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy do wygrania, naprawdę czas nas goni i ja zaczynam coraz bardziej wątpić, że jest przed telewizorem ktoś, kto na tyle wgryzł się w tę zagadkę, że ma jakąś propozycję w ogóle. Także jeśli jest ktoś taki, to proszę dzwonić, bo naprawdę zaczynam myśleć, że może to był zły pomysł, żeby tyle czekać na rozwiązanie. Uwaga, śmiało razem ze mną proszę. Znalazłeś telefon komórkowy, stacjonarny, jest pod ręką. Udało się dopasować nazwę zawodu do tego. Udało się komuś, jedna osoba wystarczy, żeby się wszystko dobrze skończyło. Jeszcze mamy zero, jeszcze nie pokazuję rozwiązania i wy też nie pokazujcie, to do chłopaków mówię, do reżyserki. Dobra, proszę Państwa, kto ma jakąś propozycję, czekam. Spróbujmy, 704-304-304. Tylko wy nie czekajcie, bo czas tej zagadki dawno minął i naprawdę jesteśmy... No... w nerwowej sytuacji. Ostatnia osoba, zapraszam, ostatnia osoba do tej zagadki. Jaki to jest zawód?
A na pewno jest przed telewizorem osoba, która napotkała na swoich drogach dzisiaj kogoś, kto wykonuje ten zawód. Nawet mówię, przed chwilą to mogło być, jak wracałeś z pracy do domu. Daj mi jeszcze 3 minuty. Daj mi 3 minuty, Marcinku, proszę cię. Ja wiem, że nie mamy już czasu, widzę, ale 3 minuty. Docierają do domu teraz ludzie, którzy no, wracają z pracy. I no, dajmy Państwu chwileczkę na ogarnięcie się, bo nawet Państwo, którzy dopiero, no masz, nawet mi nie dał 3, tylko 2,5. Proszę Państwa, nawet ktoś, kto w tej chwili włączył telewizor, jeśli naprawdę jest taki ogarnięty i bystry, to może skojarzy, o co chodzi, bo naprawdę szukamy kogoś, kto nam zakończy zagadkę, która no tak inaczej się potoczyła, niż myśleliśmy. Może to ta pogoda, może to ten biometr niekorzystny. No, trudno uwierzyć, że do tej pory nie udało nam się tego rozwiązać, ale no, jest jak jest. No, dzięki temu jest też taka nagroda, jaką widać, bo ta gra zaczęła się od 50 zł. Płacę w tej chwili nawet 7 tysięcy. Nawet 7 tysięcy ktoś może wygrać, jeśli poda mi zawód, który tutaj w tej kopercie trzymam. Co więcej, to jest najbardziej ironiczne, że jestem przekonana, że jest, może być wśród Was ktoś, kto napotkał dzisiaj, przed chwilą, wracając z pracy do domu, osobę wykonującą ten zawód. Co więcej, ktoś z Państwa może wykonywać ten zawód. No, dlatego niechętnie zakończę tę grę, pokazując Państwu odpowiedź, bo naprawdę wiem, że jest szansa, że ktoś z Was, jak się chwilkę zastanowi, poda mi tę odpowiedź. Proszę spojrzeć, jeszcze macie troszkę ponad minutę. Proszę spojrzeć. 4, 6, 8, 9 liter. KTR, tutaj w tych miejscach. Nie ma tam litery A, to nie jest na pewno kontroler. No nie kompozytor, nie korektor. Tam te kompozytor, korektor na pewno rzadziej spotykane niż ktoś, kto ten zawód wykonuje. 40 sekund i nawet 7 tysięcy do wygrania. Proszę Państwa, kto ma pomysł? Do telefonu, bo jedno mogę powiedzieć, na pewno dzisiaj chyba łatwiej było trafić do studia, niż podać jakąś propozycję odpowiedzi. Ciężko było się tym osobom, które wcześniej tutaj z nami grały, ciężko było się skupić, ale też zauważyłam w którymś momencie, że została taka garstka graczy, którzy naprawdę szukali. Zostało nam 10 sekund, żeby wszystko się dobrze skończyło. Proszę Państwa, teraz trzeba się spiąć, wziąć ten telefon, zadzwonić 5, 4, 3, 2, 1, uwaga, bo czas minął i uwaga, kto poda prawidłową odpowiedź? Słucham. Czekamy jeszcze, czekamy jeszcze. Jeszcze czekamy. Nie wyświetlaj. Naprawdę już? Nie zdążymy? Nie zdążymy na tej nowej zagadki Państwu zaproponować dzisiaj. Cóż, tak czy siak mówiłam, że byłaby to no, zagadka, za którą bym raczej tyle pieniędzy nie zaproponowała, także no i źle i dobrze, bo
nie każdy będzie pewno w stanie wziąć udział w tej zagadce, no ale wyszło jak wyszło. Kończymy program. Kończymy program także tym z Państwa, którzy nie mają pojęcia, o jaki zawód może chodzić. To pięknie dziękuję. Zapraszam na jutro 15:45 tutaj w Polonii 1. Ja będę na Państwa czekać i obiecuję, że zaczniemy od jakichś łatwiejszych zagadek, że każdy będzie mógł sobie coś wygrać. Natomiast w tej chwili rozumiem, że zostaję z kimś w ogóle przed telewizorem, z garstką osób, ale takich osób, które wiedzą, tak? To bierzemy telefon do ręki. Proszę Państwa, przed końcem programu ja muszę usłyszeć rozwiązanie. Muszę. Pełna mobilizacja. Dobrze? Bierzemy ten telefon. Jeśli nawet raz już próbowałeś tutaj do mnie się dostać, dozwonić, spróbuj raz jeszcze. Jest Państwa pewno niewiele, bo na tym etapie zaawansowania gry, no to trudno liczyć tutaj, że dużo osób zna odpowiedź, ale wystarczy jedna osoba. Marcinku, jeszcze chwilkę, trzy chwilki, dobrze? Trzy chwilki, ja policzę Państwu. Trzy, trzy, uwaga. Jeśli znasz rozwiązanie, masz zawód bez A, który, proszę bardzo, tutaj pasuje do tego. No, taki zawód mamy w kopercie. Taki zawód mamy w kopercie. Proszę bardzo, już Państwo wiecie wszystko na temat tego zawodu. I znacie go. Spotykacie się z tym zawodem. Nawet przed chwilą ktoś mógł się spotkać, wracając z pracy do domu. To naprawdę nie jest nic rzadkiego, nic niespotykanego. Dwie chwile, dwie. Dzwonimy. Jeśli pasuje Twoja odpowiedź, dzwoń. Sprawdź. Masz szansę wygrać nawet 7000. Dwie chwile, wiem, że nie mogę. Kończymy program, dlatego jest takie troszkę napięcie, ale mam nadzieję, że usłyszę telefon. 2-704-304-304. Z komórki, ze stacjonarnego, tylko czy jest chociaż jedna osoba, która ma odpowiedź? Dwie chwile, bo będę musiała liczyć dalej. Uwaga, proszę Państwa, żebyście nie byli zaskoczeni. Kończymy program. Kończymy program. To jest absolutnie ostatnia szansa. Ktoś może wygrać jeszcze 7000 zł. Jeden. Uwaga. Jeszcze raz proszę spróbować. Tym bardziej, jak jest niewiele osób, które próbują się tutaj dostać, żeby ktoś trafił na ten moment otwartej linii, no to musicie Państwo drugi czy trzeci raz wykręcić ten nasz numer telefonu, ale musi się komuś udać. Uda się, bo wiem, że ten koniec programu, to hasło często mobilizuje osoby. Nic teraz nie robimy innego. Masz propozycję odpowiedzi, dzwoń, czekam i mam nadzieję, że wygrasz 7000 zł. Jedna osoba chociaż, proszę Państwa, jedna osoba z dobrą odpowiedzią, ale proszę nie odkładać tego na później, bo będzie za późno, skończy nam się program. Także teraz muszę usłyszeć rozwiązanie. Pasuje komuś do tego? No to śmiało, śmiało, 704-304-304, uwaga. Już kończymy. Już. Jeszcze chwilka. Jeden telefon może wystarczyć, tylko zawód bez A. Zobacz, czy pasuje Ci do tego? Pasuje? To może być to. To może być zawód za 7000 nawet. Spróbuj. Spróbuj. Tu niewiele osób zostaje na takim etapie gry. Żałuję, że wcześniej jej nie zmieniłam, no ale wyszło jak wyszło. Dzięki temu może ktoś wygra 7000, a
Tak, za nową grę na pewno musiałabym zapłacić mniej. Ostatnia próba. Razem próbujemy, dzwonimy. 704-304-304. Proszę. Ajajajajajaj. My niecałe dwie minuty do zakończenia programu. Proszę Państwa, musi się udać. Musi się udać. Kto ma jakąś odpowiedź? Kto ma odpowiedź, która no tutaj jakoś pasuje do tego? Ja wiem, że jest trudno taką konkretną odpowiedź znaleźć, ale no ale nie wierzę, że nie ma nikogo. Musi być, zawsze jest chociaż jedna osoba, tylko ta osoba musi wziąć telefon i do mnie przekręcić, trafić na otwartą linię, także może warto spróbować jeszcze raz. No czasem trzeba drugi czy trzeci raz, zwłaszcza właśnie na takim zaawansowanym etapie gry, ale walczycie Państwo nawet o 7 tysięcy, także opłaci się, warto. Minuta. Ostatnich parę sekund. Proszę Państwa, uwaga, bo będziemy kończyć. Trzydzieści sekund, uwaga. Jezu, mnie trzymacie w napięciu do ostatniej chwili. Jedna osoba, zawód bez A, tutaj jest taki wykres, komu pasowała odpowiedź. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Uwaga, kogo usłyszę teraz? Szybciutko, szybciutko, muszę kogoś usłyszeć. Uwaga! Jeszcze czekam, jeszcze tu jestem, oczywiście, słyszę, słucham, czekam. Jeszcze tu jestem, aczkolwiek naprawdę musimy kończyć, także śmiało, proszę jeszcze, kto? No, co zostało do powiedzenia? Ostatni raz dyktuję numer telefonu. Uwaga, 704-304-304, uwaga.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie pan odpowiedź? Może kolporter? Kolporter. Brawo dla pani, brawo! Proszę pani, ogromne brawo! Proszę państwa, kolporter, ja wiem, że może ta nazwa sam... Aha, zaraz, szybciutko, lecimy z pytaniami. Boże, takie ulotki, co ktoś rozdaje, ulotki, te gazetki różne. Pytanka, pytanka, szybciutko. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin? O matko, w Żelazowej Woli. Kto jest marszałkiem polskiego Sejmu? Marszałkiem? Kopacz. Który pisarz polski otrzymał dwukrotnie nagrodę Nike? O matko, tego to już chyba nie wiem. Nie mam pojęcia. Myśliwski, powiem pani szczerze, że chyba też bym nie wiedziała. Myśliwski, no niestety, no tutaj, chociaż ta nagroda Nike, to często się o niej mówi, co roku właściwie dużo, ale też nie, jakoś nie dotarło do mnie. Brawa dla pani, kolporter, ulotek, gazetek, codziennie, wszędzie nas atakują. Dziękuję państwu pięknie.